Szanowni, pa szanowni Państwo, to jest stan wyjątkowy. Trzymam dzisiaj w rękach tę książkę. Jestem dumny z tego, że Renata Krochla, którą serdecznie witam w studiu stanu wyjątkowego, Dobra. dołączyła do grona ziobrologów. Ja, jako senior ziobrologii, chętnie przekazuję tę pałeczkę Renacie. To jest jej dzieło. Porozmawiamy, drodzy Państwo, o tym, kim był, kim jest Zbigniew Ziobro. Ale zanim. Żeby zrozumieć jak ważną postacią jest dzisiaj Zbigniew Ziobro i nie mówię tego jako skrzywiony żebrolok, to zastanowimy się jak wygląda sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, bo Zbigniew Ziobro mam wrażenie, że sobie siedzi z boku i zaciera ręce. Będziemy rozmawiać także w części trzeciej o pozycji która się tak jednoczy, że się nie jednoczy. Będziemy Jednoczy tak... się przez podział. Jednoczy się przez podział, ale um, będziemy także rozmawiać o Jacku Kurskim. Bo my lubimy rozmawiać o Jacku Kurskim. Jacek Kurski padł ofiarą szamanki. <laughs> Proszę mi wierzyć, to dzieje się naprawdę. Zapraszam na stan wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziupka, Renata Grochal. To jest stan wyjątkowy. Szanowni Państwo, to jest stan wyjątkowy, słuchowisko polityczne, raz jeszcze witam, Renata Grochal, Andrzej Stankiewicz. Renato. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bieda, drożyzna, a w obozie władzy w Prawie i Sprawiedliwości trwa wojna o to, kto będzie ponosił polityczną odpowiedzialność na jesieni, kiedy węgla będzie brakowało, kiedy ceny energii skoczą, ceny gazu prądu, paliwa. Generalnie obóz władzy spodziewa się Armagedonu. Już w tej chwili trwa wojna wewnętrzna. Spotykał się w tym tygodniu Komitet Polityczny Prawej Sprawiedliwości. Wicepremier Jacek Sasin otwarcie zaatakował w czasie obrad Mateusza Morawieckiego. To kolejny taki atak, ale ja mam wrażenie, że Sasin przystąpił już do takiej ostatecznej akcji czy ostatecznej próby wykończenia Morawieckiego. Jacek Sasin y, 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 powiedziałabym, że to jest to, co on robi, to jest proces. Y, dlatego, że tydzień temu y, na y, PKP, czyli y, Prezydium, Prezydium Komitetu Politycznego, Politycznego czyli taka taka mniejsza grupka. PKP tak. też zaatakował Morawieckiego, korzystając z tego, że on był za granicą i nie mógł być na tym partyjnym y, konwentyklu. I to, co się działo w tym tygodniu, to jest ciąg dalszy tych ataków. Ale tam jest jeszcze ciekawsza sytuacja. Dlatego, że z informacji nieoficjalnych, takich zakulisowych, dowiedziałam się, że to jest trio. To nie jest sam Jacek Sasin. Jacek Sasin nie gra już o stanowisko premiera dla siebie, bo czytałam to gdzieś w nieoficjalnych informacjach w innych mediach. Jacek Sasin gra na Elżbietę Witek. Otóż pani marszałek Sejmu. Która jest bardzo ambitna. Ona wierzy, że będzie premierem albo prezydentem. Ona jest zaskakująco dla mnie ambitna. Postanowiła zawalczyć o stanowisko premiera, co ma jej utorować drogę do prezydentury za pięć lat, czy za trzy lata już w tej chwili. I wspierają Jacek Sasin i Jacek Kurski. Więc oni działają teraz w takim trójkącie. Ale, tak, ale umówmy się, że tak naprawdę koalicja jest szersza, bo jest z tyłu gdzieś jeszcze Beata Szydło. Mariusz Błaszczak. Mariusz Błaszczak jest grupa ludzi, którym Morawiecki nie, nie, nie tak, pasuje. Tak, ale oni chcą, ta trójka chce wywrócić stolik, doprowadzić do odwołania Morawieckiego. Sasin wtedy będzie miał z głowy krytyków z obozu Morawickiego, którzy ciągle na jego podwórko przerzucają winę za problemy dzisiaj z węglem, za problemy w spółkach energetycznych, no i w ogóle w energetyce. Bo chcę przypomnieć, że wszystkie spółki energetyczne, czy kopalnie Bogdanka, no to jest Jacka Sasina. To, te spółki podlegają pod MAP, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych. I jeśli dzisiaj Sasin mówi, że winny jest premier i jego obarcza winą za ten kryzys, który zbliża się wielkimi krokami, no to trochę wydaje mi się, że prezesa Kaczyńskiego to nie przekonuje. Ale oni działają rzeczywiście razem, żeby odwołać premiera. To co Państwo, mniej więcej, stanowiska są takie. Sasin mówi. Że zaproponowaliśmy my, jako Ministerstwo Aktywów Państwowych, rozmaite rozwiązania, żeby Kancelaria premiera przy wykorzystaniu rządowej agencji rezerw strategicznych, czyli ludzie morawieckiego, generalnie, żeby doprowadzili do zakupu tańszych surowców, i nic się w tej sprawie nie stało. Nie ma węgla, a morawiecki jeździ po Polsce i otwiera kładki przez rzekę, albo kilometrowe drogi, albo otwarte już od pół roku mosty. A ludzie morawieckiego odpowiadają zaraz, zaraz. Chwileczkę. Spółki energetyczne to jest Sasin, tak jak powiedziała Renata. Dlaczego spółki energetyczne doją społeczeństwo? Bo one przy wysokich cenach bardzo dużo zarabiają. Przecież to, to jest dziedzina Sasina, Bogdanka wspomniana przez Renatę. Kopalnia, która odpowiada za jakieś 1,4-1,5 rynku. Sasin nagle wyrzuca stamtąd dyrektora. I e, ludzie Morawieckiego mówią, ale dlaczego? No, dyrektor nie realizował planu wydobywczego, bo okazało się, że geologiczne uwarunkowania miał bardzo trudne. No wywalenie teraz w, w tym momencie gościa, który zna kopalnię jest absurdalne. I tak się nawzajem obciążają. Ludzie Sasina mówią, no spółki energetyczne muszą pilnować swojego interesu, bo to są spółki yy, podlegające pod kodeks yy, spółek handlowych. No i zarządy nie mogą na przykład bardzo obniżać cen, bo były, by zostało oskarżone o działanie na szkodę spółek, a ludzie morowiskie mówią, no ale zaraz, no jest kryzys. Jeżeli kodeks spółek handlowych wam przeszkadza, to zmieńcie to. no To są państwowe firmy, one powinny ludziom urżyć. I tak nawzajem trwa próba obwiniania się, tylko realnie Renato, to pokazuje, że oni ze sobą nie rozmawiają i nie przeciwdziałają. To znaczy, część rzeczy jest u Morawieckiego, rzeczywiście, tak jak Rządowa Agencja e Rzez Rezerw strategicznych, strategicznych, a energetyka. I kopalnie są u Sasina. Tylko panowie się tak tłuką, że wykorzystują te instrumenty przeciwko sobie, i Sasin zaatakował Morawieckiego, ale Morawiecki nie pozostał dłużny. Na razie politycznie nic z tego wynika, oprócz. Tego, że wiemy, że oni ze sobą nie współpracują. Ale wiesz, te zarzuty, o których ty powiedziałeś, gdzie, które są rzeczywiście podnoszone przez te dwa zwalczające się obozy, że coś może jest niezgodne z kodeksem spółek handlowych, nie działa na korzyść spółki, że ktoś może później zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli będzie działał na szkodę spółki, jeśli prokuratura tak uzna, to mnie rozśmieszają. Y Wielka fuzja Orlenu z Lotosem, czyli de facto likwidacja Lotosu, który nie byłby najmniej spółką deficytową, pokazuje, że to nie rachunek ekonomiczny tutaj decyduje. Tu decyduje wola polityczna. Tak samo zakup maseczek przez KGHM, ileś operacji, które wykonywały spółki Skarbu Państwa albo z udziałem Skarbu Państwa, takich czysto politycznych, na telefon po prostu, na telefon, bo to tak działa w tym państwie, pokazuje, że oni się nie Kierują kodeksem spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych tutaj nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma wola polityczna. Jarosław Kaczyński coś każe robić i to jest robione. Drodzy Państwo, to ma. Pewne, pewien konkretny wymiar. Idzie bardzo duże ciśnienie z dołów partyjnych Prawa i Sprawiedliwości, bo posłowie no, funkcjonują na y, lokalnym y, terenie, i weźmy taki radom. Radom nie przypadkiem, biorę pod uwagę, władze Radomia tam rządzi, w tej chwili Platforma. Tam regularnie piś się tłucze z platformą. W tej chwili platforma tam rządzi. Prezydent Witkowski. I y, ra, radom podał, że państwowa spółka NEA, to jest jedna z tych czterech dużych spółek energetycznych zaproponowała, czy przedstawiła taką ofertę dla władz, że instytucje podległe miastu, czy instytucje samorządowe, no szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki, miały dostać podwyżkę o 900%. I co prawda Enea sprostowała, że to 750%, ale okazuje się, że to 900% zaczęło żyć i sytuację wykorzystał Donald Tusk, który odwiedził Radom. Posłuchajmy lidera opozycji. Czy to jest Wrocław, gdzie jest 500% podwyżki cen energii? Czy to jest Koszalin? Dzisiaj przyszła informacja 400% więcej będą musieli płacić za prąd. Ale są takie miejsca i no Radom jest na tej mapie bardzo dramatycznym punktem, no bo to jest licząc wszystkie jakby elementy tej podwyżki, to jest 900% więcej niż w zeszłym roku. W mieście, gdzie Radni partii rządzącej zajmują eksponowane stanowiska w spółkach państwowych, energetycznych odpowiedzialnych za takie, yy, yy, takie propozycje, takie oferty, takie jak tu w Radomiu, 900% więcej za prąd. Znaczy, jeśli mam, macie tutaj płacić za prąd 10 razy więcej niż do tej pory, no to wiadomo, że yy, yy, żłobki. Instytucje kultury, przedszkola, nie wiem, hala sportowa, no przecież to no, no nie ma siły, żeby to mogło funkcjonować normalnie. Ja się nie dziwię, że nauczyciele w całej Polsce mówią już dzisiaj otwarcie, że głównie dyrektorzy y, 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 szkół, że właściwie po, przy tych cenach energii to prawdopodobnie nie z powodu covidu, ale z powodu tej polityki energetycznej y, y, będziemy się znowu, nasze dzieci będą się znowu zdalnie uczyły, bo nie będzie czym grzać. W, w szkołach, więc macie radnego, jednego radnego miejskiego spisu, drugiego radnego miejskiego spisu, trzeciego radnego wojewódzkiego spisu, dwóch pracuje w spółce energetycznej zajmujących się energią elektryczną, jeden gazem. Cała trójka zarobiła w zeszłym roku milion złotych. Ja się nie dziwię że z ich punktu widzenia ta podwyżka ich właściwie w ogóle nie interesuje. No i Tusk wykorzystuje oczywiście sytuację, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość, ale Marek Suski, poseł radomski, też mówiąc szczerze, no jasna krew go zalała i yy... I takich głosów z terenu jest bardzo dużo, więc presja i na premiera, i na sasina jest coraz większa, ale jednocześnie okazuje się, że tego typu presja powoduje, że ten konflikt jest bardzo ciekawy, dlatego że obydwaj mają argumenty, żeby so, że ze sobą walczyć na śmierć i życie. To znaczy teraz partia ma problem, duże ciśnienie jest z dołu, a oni wiedzą, że tłukąc się od lat, mają realnie w tej chwili sprawę, która może doprowadzić do dymisji jednego z nich. Ale czy ten obóz y, y, tak naprawdę jest w stanie rozwiązywać jeszcze jakieś problemy? Bo ja mam wrażenie, że te różne y, wojny, które się toczą w ramach tej y, zjednoczonej już tylko z nazwy prawicy, paraliżują ich, paraliżują y, władzę w działaniu, w rozwiązywaniu Ale realnych problemów. To, znaczy, wiesz, jeżeli, jeżeli... to już je, jest dysfunkcjonalna ekipa. Oni nie są w stanie rozwiązywać problemów, a Polacy. Nie mają pieniędzy, bo jest drożyzna. Nie ma, nawet jeśli mają pieniądze, to nie mogą kupić węgla, bo go nie ma. I po prostu to wszystko się zaczyna sypać jak domek z kart. Natomiast jak myślę o tym trio, które chce wywrócić stolik w prawie i sprawiedliwości, czyli pani marszałek Witek, Jacku Sasinie, który przypominam, ma na swoim koncie słynne głosowanie kopertowe za 70 milionów i do tego jeszcze Kurskiego, propagandystę. Yy, który no... W telewizji polskiej umówmy się... Panie redaktorze, się, słyszę ostatnio w mijających tygodniach... Nie od, radził sobie najlepiej. ...od ludzi Morawieckiego. No wie pan, jak było z tymi wyborami yy, kopertowymi, bo tam Sasin niczego nie chciał podpisać. I dzisiaj trochę też tak jest, panie redaktorze. To znaczy, ten węgiel trzeba ściągać, a on niczego nie chce podpisać. Trzeba podejmować jakieś decyzje, na przykład, dlaczego nie zaproponujemy, wciąż cytuję, dlaczego nie zaproponujemy takim władzom Radomia jakiejś długofalowej umowy na kilka lat, Dlaczego nie damy im rabatów? Panie redaktorze, no to, to jest Sasin, Sasin, Sasin. Więc takie są opowieści. No, ale wiesz, jak myślę właśnie, jak, My pani, jak pani marszałek Witek miałaby zarządzać y, państwem, no, to łapie się za głowę. Morawiecki jednak w jakimś sensie y, rozumie gospodarkę. Zarządzanie rzeczywistością wychodzi mu y, też kiepsko, ale mam wrażenie, że jak do władzy doszłaby pani Witek, y, Sasin i Kurski, to naprawdę nie byłoby lepiej. Proszę państwo, no, tutaj y, y, moja szanowna y, y, współautorka, y, ziobr, chciałem powiedzieć, w <śmiewanie> <Ziobrolożka>. naturalny <śmiewanie> sposób <śmiewanie> kieruje nas do Jacka Kurskiego, który był współtwórcą niewątpliwego sukcesu Zbigniewa Ziobry, sukcesu politycznego. Ale zanim wywołamy Jacka Kurskiego, to wydaje mi się, że powinniśmy zacytować prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który odwiedził Siedlce i yy, mówił o mediach. Został zapytany o media. Szanowna Renato, yy, i tutaj w roli lektora spiktera wystąpił były minister energetyki Krzysztof Tchórzeski. jak ja go widzę to iż on dla mnie wygląda jak miliard złotych, wiesz? Dlatego, że to jest facet, który... To jest ten który... miliard, którego nie masz. Nie, <laughs> to jest ten miliard, którego my nie mamy. Dlatego, że to jest facet, który jako minister energii... Ostrołęka. Utopił ponad miliard w Ostrołęce, więc pan minister wyglądający jak miliard zadaje pytanie z publiczności o media. Drugie pytanie jest takim, Często taką informację jakby często powtarzano wśród obywateli. Jak długo jeszcze część środków masowego przekazu będzie manipulowała łatwowiernymi, ob łatwowiernymi obywatelami naszej ojczyzny? Proszę państwa, no jest wolność. My wolności w żadnym razie nie mamy zamiaru podważać. Ta wolność bywa nadużywana. No ale co lepsze, no branie za twarz czy, czy wolność? No ja jestem za wolnością. Chociaż jestem często z tego powodu wściekły, bo rzeczywiście ludzi oszukują. Ja mówiłem stąd o tej konieczności odporności wobec oszustwa, żebyśmy się nie dawali oszukiwać. No ale no, nie mamy żadnych możliwości. W ramach państwa demokratycznego, konstytucyjnego, praworządnego, żeby to zmienić, jeżeli tą wartość, jaką jest wolność słowa, chcemy chronić. Oczywiście inną sprawą jest walka z przestępstwami, z takimi przestępstwami jak ta wulgaryzacja, bo to przecież jest co najmniej wykroczenie. Jak różnego rodzaju przedsięwzięcia obrażające wiarę, Mówię tutaj oczywiście o wszystkich wyznaniach, choć najczęściej dzisiaj obraża się katolików, czyli tą największą grupę wyznaniową w Polsce. Krótko mówiąc, tutaj rzeczywiście potrzebne jest większe zdecydowanie, ale ex posta, nie ex ante, to znaczy nie na zasadzie cenzury, tylko na zasadzie reakcji na już jakiś akt, który miał miejsce. A cała reszta, no to zależy od kultury społecznej. I to oczywiście trzeba wszystko robić, żeby skutki komunizmu, skutki wojny, bo ta wojna przecież też była, mówię, w II wojnie światowej była bardzo demoralizująca dla wielu. No i wreszcie skutki tego, proszę Państwa, że w Polsce mamy duże opóźnienie, jeżeli chodzi o wprowadzenie powszechnej oświaty, no, a nawet jak ją już wprowadzono, to przecież ona początkowo była czteroklasowa. No i drodzy Państwo, już wiemy oczywiście, że media kłamią i odbiorcy dają się temu nabierać, bo była wojna i spóźniona oświata. To wszystko idealnie pasuje do Jacka Kurskiego, który został wyrzucony z telewizji państwowej w ramach walki o prawdę. Prezes Kaczyński go wyrzucił. I teraz... Szanowna Renato, mamy nowe sensacyjne doniesienia, bo wiedzieliśmy, że Kaczyńskiego oburzało wiele rzeczy, między innymi dwór, który zbudował sobie Jacek Kurski, prezentowanie siebie jako właśnie takiego głównego celebryty na wszystkich imprezach Jacek Kurski brylował, poza tym zaczynał się mieszać w politykę i to Kaczyńskiemu się nie podobało, mówiliśmy o tym państwu w programie. Natomiast pojawiła się w minionym tygodniu z wielu źródeł, z rozmaitych źródeł politycznych, ale też ze służb, informacja o taśmie. Pisał o tym między innymi w, w o taśmie, pisał Andrzej Gajcy w Onecie. Otóż okazało się, że Jacek Kurski padł ofiarą Janina Gos. Zaraz powiemy państwu, kto to jest. Jest nazywana szamanką pisu, szamanką prezesa kaczyńskiego, bardzo tajemnicza postać z łódzkiego prawa i sprawiedliwości. I Janina Gos, wiesz, miała, jak to w tej chwili jest, swojego lokalnego prezesa telewizji, oddziału telewizji państwowej, Błażeja Kronica. Jacek Kurski wziął go w wakacje, odwołał. No i mm, pani Janina, która jest pamiętliwa i ma wiele innych urokliwych cech, yy, a największą jej zaletą jest yy, kilku... to, że pożyczała pieniądze Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pożyczała mu pieniądze i kilkadziesiąt lat go zna, zaraz Państwu to przybliżymy tak się skłana, że w jej niepowołane ręce wpadła taśma, na której Jacek Kurski, który odwiedził ten łódzki oddział, powiedział, że generalnie tu się zgina dziób pingwina i on tego kronica nie przywróci nawet, gdyby mu kazał Kaczyński. No i drodzy państwo, okazał... wiele może Jarosław Kaczyński zerować, ale nie takiej taśmy. I chcecie zapytać, jak Kurski mógł się tak Dać nagrać. nagrać prawda? Ale patrz, jakie tam są klimaty. Oni wszyscy się nagrywają. Gdzieś tam te taśmy później krążą w Prawie Sprawiedliwości, ale wiesz, to jest jeszcze ciekawsza historia. Lubisz takie zakulisowe informacje? Zdecydowanie. Otóż kilka dni temu media doniosły, że Jacek Kurski może zostać ministrem cyfryzacji. I temu towarzyszy Przez zabawna historia, ponieważ to Jacek Kurski według moich informatorów. Sam wypuścił te informacje. Dodaję drodzy, że w tej chwili formalnie jest tak, że premierem i ministrem cyfryzacji jest Mateusz Morawiecki. Ale te kompetencje y, ma w swoim obszarze działania y, pan minister Cieszyński. Janusz Cieszyński w kancelarii premiera. Janusz Cieszyński. Pro, pro, proszę mi wierzyć na słowo, że Cieszyński nic nie wie o nominacji. Jacek Morawiecki korzystając z tego, że, z Cieszyński, że Cieszyński wziął ślub i pojechał w podróż poślubną, Gratulacje, wypuścił te informacje do mediów. I Cieszyński dowiedział się o tym, będąc gdzieś daleko, daleko od Warszawy. Zresztą słyszałam, że na ślubie Cieszyńskiego był pan prezes Kaczyński, więc jak rozumiem, Cieszyński jest na razie w łaskach prezesa. Gdzieś małżeństwa, gdzie był prezes, dobrze się darzą. Te, gdzie prezesa nie ma, na przykład u Norberta Kaszmarczyka y co się nie darzą. A jest szczególnie to... kariery się tak, nie darzą. Ale nie kurskiego kariery. też był. Ale i na Nowogrodzkie, jak zobaczyli te wszystkie przecieki do mediów, że Kurski ma być ministrem cyfryzacji, no to wywołało to duże zdziwienie, bo ta cała akcja Kurskiego jest wyłącznie przez niego zainspirowana i rozmawiałam z kilkoma politykami, którzy są blisko Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, i oni mi powiedzieli, że to nie tylko ta taśma i to, że się na razie Pani Janinie Gos, bardzo wpływowej postaci w Prawie i Sprawiedliwości, no ale jednak nie aż tak wpływowej, spowodowała, że Jacek Kurski stracił stanowisko prezesa TVP. Tylko w tle są kontrakty, bardzo podejrzane umowy, które są badane. Po prostu do prezesa dotarło, że Jacek Kurski podpisuje jakieś dziwne umowy na bardzo duże pieniądze. Kaczyński zdecydował, że po prostu trzeba go odsunąć od tych wielkich pieniędzy, od tego garnka miodu z publicznych pieniędzy z TVP i on po prostu został ukarany. I teraz próbuje wrócić gdzieś do pierwszego szeregu, właśnie dlatego podłączył się do spółdzielni Sasina, Błaszczaka i pani marszałek Witek, żeby mieć wpływowych sojuszników, którzy załatwią mu jakąś funkcję, ale z moich informacji wynika, że na razie nie ma żadnych funkcji To było dla stanowisko niego. wiceministra rolnictwa, ale zostało zajęte. Yy, natomiast powiem Państwu tak. Jeżeli Jacek Kurski robił to, co robił w telewizji, jeśli chodzi o budowę dworu, jeżeli podpisywał umowy, yy, i jednocześnie zada Janiną GOS, no to znaczy, że stracił jakieś elementarne poczucie zdrowego rozsądku, dlatego że GOS nie jest powszechnie znana, natomiast jej znajomość z Kaczyńskim prawdopodobnie sięga w ogóle czasu, kiedy bracia Kaczyńscy grali w filmie, o dwóch takich złodziejów grali księżyc, dlatego że podobno było tak, że oni mieszkali razem z matką w łódzkim mieszkaniu. Należącym do GOS. -u. I od tego czasu się znają. Pokrótce rzecz ujmując, ona działała w Porozumieniu Centrum, nawet jak już wszyscy odeszli od Kaczyńskiego, to ona była wierna. Kiedy Porozumienie Centrum przekształciło się w Prawo i Sprawiedliwość, była absolutnie wpływową postacią. Nigdy nie kandydowała, ale miała duży wpływ na Kaczyńskiego. Jest postrzegana jako dziwaczka, bo przywozi mu jakieś mikstury, ziółka, yy, chodzi w dawno niemodnych, mocno wytartych yy, futrach. Każe się tytułować pani mecenas, bo jest prawniczką. staje fuchy w radach nadzorczych. W radach nadzorczych ma fuchy, w, na przykład w mediach państwowych, czy w energetyce. I powiem tak, żeby pokazać państwu jej siłę, przegrał z nią Antoni Macierewicz. Kiedyś było tak, że Macierewicz miał ambicję przejęcia władzy w łódzkim pisie. Przegrał z nią. Przegrał z nią Marcin Mastalerek, człowiek Joachima Brudzińskiego, który także miał ambicje kontrolować łódzki PiS. Każdy z nią przegrywał. To, że Kurski wszedł w taki konflikt, oznacza, że stracił znaczy poczucie rzeczywistości, a w dodatku jeszcze dał się nagrać. Więc to mnie zadziwia, że tak bardzo oderwał się Kurski od rzeczywistości. Ale jednak te metody Kurskiego, ta gangsterka, którą on uprawia, nie zmienia się od lat to, że on próbował wykorzystać moment, kiedy Cieszyński wyjeżdża w podróż poślubną, żeby pozbawić go kompetencji, które ma jako, jako minister. To jest jednak naprawdę... No, pokazuje, że Jacek Kurski się nie zmienia. Powiem Państwu jeszcze o, o, na koniec, jeśli chodzi o Janinę Goz, że... Mm, ym... Te szczególne, te szczególne relacje miały taki konkretny wymiar, to o czym Renata wspomniała, kiedy Kaczyński potrzebował pieniędzy na leczenie swojej matki, która była chora i musiała zbudować taki mini szpital w domu, to pożyczył 200 tysięcy złotych i bardzo długo ukrywał skąd ma te pieniądze, nie chciał powiedzieć, dopiero przed Sejmową Komisją Etyki ujawnił, że pożyczył je od Janiny Goss, więc to jest osoba szczególnego zaufania, natomiast... Wiesz co, ona ma swoje dziwactwa, wyobraź sobie, że nie znosi alkoholu, papierosów i kobiet. I tak sobie, tak mi się skojarzyło, wiesz, że jak... połączenie, alkohol, papierosów tak, i, i kobiet. Ale wiesz, ten, to, że nie lubi kobiet mnie zaintrygowało, dlatego że mm, zaraz jak Jacek Kurski został odwołany i to z redaktorem Kamilem Dziutką w stanie wyjątkowym omawialiśmy szczegóły tego... Bogatego, bogatego życiorysu Jacka Kurskiego. Opowiadaliśmy o jego żonach, ślubach kościelnych. To wiesz co? Zaraz po tym programie w niedzielę rano dostałem smsa I ten SMS brzmi tak. To obrzydliwe, duże rozczarowanie głębią bagna, w jakim się pan zanurzył damski bokser fój i taka ikonka żółta twarz z takim zielonym z takim zielonym coś tam wypływa z ust i teraz ja mam generalnie pytanie dlatego do, do, do pana Jacka yy, no bo ja też pasuję tutaj tak jak, yy, tak, jak yy, Ale ona nie Janina, tak jak Janina tak jak Janina jako damski bokser Ale dlaczego ona nie robi kobiet? No właśnie nie wiem, ale ja mam pytanie. Wiesz, dlatego że tego numeru, z którego ta informacja przyszła, używa czasem Jacek Kurski, a czasem jego żona. Więc ja bym chciał doprecyzować, bo mieszczę się w tej kategorii co Janina Gos. No, nie wiem, czy z tym alkoholem, papierosami to się nie będę wypowiadał, ale zostałem zaliczony jako damski bokser, podobnie jak Janina Gos. Więc chciałbym tylko wiedzieć, czy to pan Jacek Kurski, czy jego małżonka tak która Awansowała w telewizji. Czyli może to jest po prostu jakaś. Tak, taki, taka obawa o karierę dalszą? Może tak być. Drodzy Państwo, yy, ale jeżeli mówimy o Jarosławie Kaczyńskim, to Jarosław Kaczyński wrócił na trasę i zajął się oczywiście Donaldem Tuskiem, a pretekstem było to wystąpienie Donalda Tuska w Pocznamie. Kiedy słyszę dziś słowa, że Europa i Niemcy powinny po posłuchać Polski, czy Krajów bałtyckich w sprawie agresywnej polityki Kremla już wiele lat temu, mam gorzką niestety satysfakcję. Tak, mieliśmy rację. Kiedy namawialiśmy Was w 2008 roku, a byłem wtedy premierem polskiego rządu, aby przyjąć Ukrainę do NATO. Mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2, czy kiedy starałem się w 2014 roku po pierwszym ataku Rosji na Ukrainę. przekonać Niemców, Francuzów, Włochów do Europejskiej Unii Energetycznej, która mogła uniezależnić Europę od dyktatu gazowego Rosji. Ale czasu nie cofniemy, więc zróbmy, co się da i co trzeba zrobić teraz, jeśli poczucie winy i odpowiedzialności. Za drugą wojnę ma dziś Niemców do czegoś zobowiązywać: To przede wszystkim do jednoznacznego i pełnego zaangażowania się po stronie Ukrainy w walce z agresorem i do poważnego i uczciwego podejścia w kwestii zadośćuczynienia strat narodom, które zapłaciły największą cenę. Zaszaleństwa nazizmu. No i prezes odniósł się, powiedział w Siedlcach o zmianie poglądów i o tym, że mózg staje. Bardzo proszę. Dzisiaj mamy próbę tego, co premier, premier Mateusz Mazowiecki, Morawiecki nazwał próbą przefarbowania. To bardzo celne określenie. Otóż nasi polityczni przeciwnicy... Ci, którzy w pas skłaniali się Rosji, którzy popierali całkowicie politykę Niemiec, politykę zgubną nie tylko dla Polski i dla Ukrainy przede wszystkim, zgubną dla całej Europy. Otóż oni dzisiaj próbują udawać, że wszystko było inaczej, że czarne było białe, że oni są dobrymi polskimi patriotami. Otóż proszę Państwa. To jest jedno z kłamstw. To ostatnio najbardziej intensywnie przekazywane. Ale to jest kłamstwo po prostu niebywałe, tak bezczelne, że po prostu, aż jak to się mówi w potocznym języku, mózg staje. Czyli prezes mówi, że mózg staje, ale wraca do tego trybu opozycja jako namiestnicy Rosji i Niemiec. Pytanie, czy to działa, Renato? Wiesz, dla mnie to jest takie e, e, chwytanie się brzytwy w sytuacji, kiedy pis zaczyna tonąć. Myślę, że głównie pis będzie oceniany przez pryzmat tego, jak radzi sobie z rzeczywistością, czyli z inflacją, z brakami węgla, z, mówiąc krótko z jesienią i zimą, które nadchodzą. Wyciąganie dzisiaj tych takich fobii antyniemieckich nie wydaje mi się skuteczne, nie wydaje mi się w ogóle wydajne wyborczo i sondażowo, bo to jest pobudzanie wyłącznie twardego elektoratu. Więc dużo bardziej prezes by zyskał, gdyby zrobił porządek w swoim zapleczu. I spowodował, żeby panowie i panie, jak się okazuje, również przestali wojować i zaczęli zajmować się ogarnianiem rzeczywistości. Bo oni już tej rzeczywistości nie ogarniają. Dla mnie, jak PiS zaczyna mówić o y, Niemcach, o reparacjach, które są nie do odzyskania, o tym, że Tusk to jest agent Merkel czy Putina, to jest takie y, już, y, powiedziałabym, y, ratunkowe. Proszę Państwa, ale y, ten temat żyje, bo. Y, y, tak jak powiedzieliśmy państwu w minionym tygodniu z redaktorem Kamilem Dziubką, jest tak, że Donald Tusk zaczyna używać podobnej retoryki pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, czyli podobnej pod tytułem, no to są właściwie rosyjscy namiestnicy w Polsce. I Agenci na... Rosji. Agenci Rosji. Na spotkaniu opozycji, do którego jeszcze wrócimy w programie, Tusk powiedział wprost coś takiego, a premier znalazł czas, żeby nagrać taki filmik o Donaldzie Tusku. Bardzo proszę. Wielu polityków, tak wiele sił politycznych w naszym świecie ma też tę literkę Z niczym wytatuowaną na czole. Rozmawialiśmy także o naszej współpracy energetycznej, w tym o czekającym na finalizowanie o kontrakcie gazowym. Jestem przekonany, że nasza współpraca gazowa także z Rosją będzie jeszcze przez wiele lat kwitła. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. Gaz w relacjach polsko-rosyjskich nie może być i nie powinien być przedmiotem polityki, a wyłącznie dobrze pojętego wspólnego interesu. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. My też współpracujemy energetycznie z Rosją. Samo w sobie to nie jest grzechem. Nie mam czasu, żeby oglądać produkcję filmową pana Mateusza Morawieckiego. Słuchajcie, ja byłem 7 lat premierem i muszę wam powiedzieć, mi się w głowie nie mieści, ja dzisiaj jestem liderem partii opozycyjnej, a i tak nie mam czasu, żeby oglądać filmiki Morawieckiego. A on jest premierem polskiego rządu w najbardziej dramatycznym okresie. Drożyzna, energia, wojna. No nie, nie muszę nikomu tłumaczyć co, co znaczy być premierem tym i on ma czas nie tylko oglądać, ale jeszcze produkować filmiki i wyzłośliwiać się pod adresem opozycji. To jest tak naprawdę niegodne premiera. Powiem szczerze, ponieważ był kiedyś, jak pamiętacie państwo, moim doradcą, ja się po prostu bardzo za niego dzisiaj wstydzę. Panie premierze, to już tak na koniec jeszcze chciałabym nawiązać właśnie też do pana wczorajszych słów, kiedy mówił Pan o wytatuowanej literze Z. Na, na czole, kogo Pan miał na myśli, mówiąc te słowa? W Europie, na świecie, w Polsce, bez wątpienia, o czym świadczyły także ostatnie publikacje, mamy do czynienia z taką agresywną infiltracją i, i, i budowaniem wpływów ze strony Rosji. I to dotyczy i polityków wysokiego szczebla, i, i hejterów w sieci. To skoro mówimy o politykach tego wysokiego szczebla, to jakie nazwiska tutaj możemy wymienić? To jest wszystko, co mam na ten temat dzisiaj do powiedzenia. I Zobaczyli Państwo filmik, zobaczyli Państwo reakcję, ale jeżeli coś w tych siedlcach przynajmniej mnie poruszyło, to wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, które mają pokazywać stawkę wyborów najbliższych. No, wybory są za rok, on już właściwie powiedział, że będą w październiku przyszłego roku, no ponieważ on decyduje, więc możemy, em, możemy Kaczyńskiemu w tym obszarze zaufać. Natomiast Renato, prezes Kaczyński mówi wprost, że to są wybory, które są starciem o polską niepodległość. Wielkie słowa, natomiast yy, nie widzę dzisiaj, yy, co miałoby zagrażać tej polskiej niepodległości. Ale, no, no, drodzy państwo, prezes spieszy z wytłumaczeniem. To, co przed nami, to jest, szanowni państwo, starcie o polską demokrację. Ale to jest także, proszę państwa, starcie o polską niepodległość. Bo ona oczywiście jest zagrożona ze wschodu. Ale w tej chwili jawnie się już mówi o tym zjednoczonym państwie, gdzie będą ci podmiotowi, no oczywiście Niemcy, no po części może Francja, ona uważa, że jest partnerem Niemiec, ale to tylko tak uważa, bo inni tak nie uważają. Krótko mówiąc, takie państwa jak Polska po prostu suwerenność stracą. Co za tym idzie, my w gruncie rzeczy przestaniemy być obywatelami. No to już wiesz, Renato, już jesteśmy zagrożeni i ze wschodu, i z zachodu. I zaczyna wracać po raz kolejny Nie do tego y, swojego hasła. No niestety ja mam to do siebie, że dzielę włos na czworo. <gry> zaczyna wracać do tego hasła suwerennościowego. Co dzisiaj gwarantuje Polsce suwerenność, niepodległość, czy nie nasze sojusze, obecność w NATO, w Unii Europejskiej? Ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi nas w odwrotnym kierunku. O ile nie kwestionuje naszej obecności w NATO, to jeśli chodzi o Unię Europejską, to robi wszystko, żeby Polska była biedna i słaba. Bo to, że nie dostajemy pieniędzy z KPO i że właściwie oni w sytuacji, kiedy te pieniądze naprawdę pozwoliłyby, przyciągnęłyby inwestycje, Teraz pozwoliłyby... Państwa, one, one, one pozwoliłyby yy... zmniejszyć trochę tę presję cenową, energetyczną. I wartość na złotego też podniosłyby. Więc... Yy... Dlaczego prezes tego nie zapewnia Polakom i osłabia nasz kraj? Bo oni przez cały czas mówią, no tak, że jak opozycja dojdzie do władzy, to Polska będzie słaba, a do tego jeszcze no, nie będzie suwerenna, bo tutaj Rosja, tu Niemcy, tylko że na razie na relacjach z naszym głównym partnerem gospodarczym, bo przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniło tutaj tego, że Niemcy są ciągle naszym głównym partnerem gospodarczym, my zyskujemy i dostajemy dzięki temu, że jesteśmy w Unii. Europejskie albo dostawaliśmy, dopóki pisnie rządziło, yy, największe pieniądze z Unii Europejskiej spośród wszystkich członków. Ale usłyszą Państwo Jarosława Kaczyńskiego, że jakby cała Unia jest niemieckim planem i jeżeli nawet Francuzom się wydaje, że mają na to wpływ, to nie mają żadnego. Prezes się cieszy z dwóch rzeczy: że w Szwecji dochodzi prawica do władzy i że we Włoszech i prawica idzie do władzy. Generalnie to nie są formacje, znaczy. Niektóre z tych formacji, które dochodzą na zachodzie do władzy są prorosyjskie, chociaż są prawicowe. Prezes mówi, no nie, do, nie ze wszystkim się zgadzamy, ale to nie jest zwykły kierunek. Wiesz, ale ja mam wrażenie, że te suwerennościowe gadki i to wpychanie z jednej strony PiSu w ramiona Putina, że to są wszystko agenci Putina, a z drugiej strony wpychanie Tuska w ramiona Niemiec, że to jest agent właśnie niemiecki Berlina, że to jest mowa do twardego elektoratu. I to jest elektorat, który Dobrze. i tak zagłosuje na te dwa wielkie obozy. Natomiast jest do pozyskania, czy bez głosów takiego centrum, y, trudno będzie wygrać zarówno jednemu obozowi, jak i drugiemu. Więc tutaj, gdyby politycy mieli jakiś plan partii rządzącej, to oni bardziej by szli do centrum a nie na rubieże, bo oni idą do prawego narożnika, bo walczą dzisiaj z Ziobrą o to, żeby im nie urwał ewentualnie jak wystartuje samodzielnie trzech punktów procentowych czy tam pięciu punktów procentowych, jeśli pójdzie z Konfederacją, a nie walczą o ten elektorat, którym się wygrywa wybory. Więc Jarosław Kaczyński wie, myślę, że jeśli pozostały mu te resztki talentu strategicznego, o którym wszyscy mówią i tak go wychwalają, że jest wybitnym strategiem, to on sobie Ułożył taki plan, że do wyborów został rok, więc na razie y, pracujemy nad bazą, czyli mówimy o tym właśnie. Mówimy do, że, twardego elektoratu. Tak, mówimy do twardego elektoratu, dlatego te wszystkie wątki suwerennościowe się pojawiają. Dlatego jest Tusk agent, y, 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 i dzisiaj Putina i Berlina, y, a później będzie starał się pójść do centrum. Tylko ja uważam, że jeśli oni dzisiaj nie rozwiążą y, problemów y, właśnie z energetyką, z drożyzną, a na to pomysłu nie widzę, to oni do centrum już nie będą mieli drogi. Drodzy Państwo, tam jest jeszcze el jeden element przemowy do twardego elektoratu, ale jest tam też ciekawa zapowiedź posłuchajmy prezesa Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o to, jak mają wyglądać wybory, jak trzeba ich pilnować, jak trzeba policzyć głosy. Bardzo proszę. Nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią tak. My wygramy wybory, a jeżeli przegramy, to znaczy, że one będą sfałszowane. A co to oznacza? Że sami są fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy. A kto ma najwięcej samorządów? No ta druga strona, niestety. Szczególnie w dużych miastach, chociaż poza dużymi miastami jest dużo lepiej. Ale trzeba tym razem być w każdej obwodowej komisji. Trzeba oczywiście stworzyć także system biur, ochrony wyborów na poziomie poszczególnych okręgów wyborczych, a może nawet niżej. Tak, żeby były w trakcie głosowania kontakty, możliwość nawiązywania natychmiastowych kontaktów. Trzeba stworzyć patrole wyborcze, takie, żeby w tych komisjach obwodowych, jakiś bardziej odległych, gdzie będzie na przykład tylko jeden nasz przedstawiciel, on miał jakieś wsparcie, że go ktoś tam odwiedził, żeby wiedział, że nie jest sam. Trzeba oczywiście dokonać także zmian w prawie w ten aby sposób liczenia głosów był rzeczywiście transparentny, jawny. Czyli Renato, mamy zapowiedź zmiany systemu liczenia głosów. Nie bardzo wiemy jak, ale Kaczyński już zapowiada, a to znaczy, drodzy państwo, że będzie zmieniana ordynacja wyborcza jakoś. Nie wiemy jeszcze dokładnie jak, ale będzie. Do tego prezesa powiada Korpus Ochrony Wyborów, bo opozycja może chcieć te wybory sfałszować i patrole wyborcze. Żeby każdy mm, mąż zaufania, każdy członek Prawa i Sprawiedliwości, który patrzy gdzieś, gdzieś na rubieżach, w jakiejś odległej komisji, której wynik mógłby wpłynąć na losy Polski, żeby czuł wsparcie patrolu, który w każdej chwili może przyjechać i pomóc mu walczyć o uczciwe wyniki wyborów. Ale te patrole to będą chodzić z pałkami i ewentualnie tłumaczyć tym, którzy nie mają głosu. To się boję, jak mają głosy. Jeżeli wszyscy z PiSu, to wiesz, tak obsiedli w spółkach i tak sadełko obsiedli, takie tłuste koty, że żaden z nich się tam na patrole się przyszłego roku nie ruszy. patrole to, jak rozumiem, to Bąkiewicz czy Edkonsoltez będą tymi patrolami. No dobrze, Bąkiewicz oczywiście do niego tłuste koty z PiSu ruszą patronami. Znale. 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 To nie chciałbym, nie, w, nie ja chciałbym wpaść tych na patrol, patrol y, Bąkiewicza, a może w październiku tak. akurat zrobić sobie szkolenie przed listopadowym Marszem Niepodległości. Dobrze, my tu się śmiejemy drodzy państwo, ale sprawa jest poważna, bo Kaczyński sugeruje, że wybory mogą być sfałszowane. No to przypomnijmy prezesie, jak mówiłeś o wyborach sfałszowanych. Rok 2014 wybory samorządowe. Jarosław Kaczyński w Sejmie. Z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy. Te wybory zostały sfałszowane. I mamy rok 2022, minęło 8 lat. Od 2015 roku, czyli rok po tych sfałszowanych wyborach, Kaczyński przejął władzę. Do dzisiaj nie ma żadnych efektów, żadnych skutków śledztw, postępowań służb policji w sprawie sfałszowanych wyborów. Powiem więcej, w 2019 roku, Renato, pamiętasz, kiedy PiS stracił Senat, bo w 2015 roku miał i Sejm, i Senat, w 2019 roku dostał, wygrał Sejm, przegrał Senat, to także podważał wyniki wyboru do Senatu, twierdząc, że tam dochodziło do nieprawidłowości. Ani w 2014, ani w 2019, mając wszystkie instrumenty, PiS tego nie udowodnił. Więc to jest to, o czym mówimy. Mówi do twardego elektoratu: Ogarnijcie się. Stańcie u boku Roberta Bąkiewicza, idźcie na te patrole, bo mogą nam zabrać wolną Polskę, mogą nam sfałszować wybory. Nie ma, z całym szacunkiem do wszystkich uczestników gry dość brutalnej politycznej, nikt nie ma dowodów na jakieś fałszerstwa wyborcze, na jakiś sterowany plan zmiany wyników wyborów i Kaczyński, który o tym mówił najłatwiej, nigdy czegoś takiego nie dowiódł. No wiesz, były te przypadki, gdzie to już za czasu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie w domach opieki stuprocentowo W wyborach prezydenckich, tak, głosowali, głosowali na, na... na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więc pytanie brzmi, kto dzisiaj miałby kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma wszystkie instytucje albo prawie wszystkie, bo można powiedzieć, że RPO czy Rzecznik Praw Obywatelskich, no i Najwyższa Izba Kontroli też są w jakiś sposób niezależne, czy nie są pod butem. PiSu, to kto miałby te wybory fałszować? To mnie zastanawia. Tam jest jeszcze jeden element, drodzy Państwo, o którym Kaczyński mówi, bo on mówi, że generalnie, jeżeli nastanie opozycja, to będzie jedna wielka anarchia. Ym, I ym, mówi o próbach, Donald Tusk coś takiego sugerował, o próbach usunięcia Julii Przyłębskiej z Trybunału Konstytucyjnego i Adama Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego. Posłuchajmy. Tuski jego koledzy... Ale przede wszystkim można powiedzieć, że on sam jest tutaj wodem, że tak powiem, tego typu, jak to się dzisiaj mówi, narracji, oni nam proponują nie wprost, bo mówią o demokracji, ale proponują nam no, w gruncie rzeczy koniec demokracji. No bo jak będą prezesa Banku Narodowego czy prezesa Trybunału Konstytucyjnego wyprowadzać siłą, od razu, bez procedur. Oczywiście nie, mają, nie ma takich procedur, oni mają stałe kadencje i nie wolno ich y, ruszyć. No to co to oznacza? No to oznacza, że nie ma żadnej praworządności, że konstytucja to można ją powiewać, ale ona do tego samego służy, to służyła w okresie komunistycznym. A wiecie Państwo, jak w 1968 roku nazywano pałkę policyjną, używaną wtedy. To jest gumowe przedłużenie Konstytucji. Otóż teraz też będziemy mieli gumowe, albo może jeszcze gorsze jakieś przedłużenie Konstytucji. Nie dajcie się państwo na to nabrać. I teraz tak. Yy, kilka Uzupełnie, jeżeli chodzi o ten te wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Tusk rzeczywiście sugerował, że po dojściu do władzy Platforma odsunie Julię Przyłębską i usunie Adama Glapińskiego. Powiedzmy tak, w pierwszym obszarze trwają spory konstytucjonalistów, także związanych z opozycją i Tusk nie ma w tej chwili tak na twardo yy, stanowiska w tej kwestii, oprócz tego, że politycznie mówi o tym, bo no, Przyłębska jest uważana za przebudówkę, czy Trybunał pod pod jej przewodnictwem uważanym za przebudówkę PiSu. Natomiast jeżeli chodzi o Klapińskiego, to jest pewna zmiana, dlatego że Tusk pod naciskiem byłych prezesów Narodowego Banku Polskiego, z których większość jest związana z, z opozycją, nie mówi tak. Dlatego, że przestał tak mówić, tak to ujmę, dlatego, że wie, że zapowiedź kwestionowania decyzji szefa Narodowego Banku Polskiego na rynkach byłaby odebrana bardzo źle, czy próba jego usunięcia. Paliko, że to jest Glapiński. No wszyscy by postrzegali to przez pryzmat szefa Narodowego Banku Polskiego, czyli stabilności. Natomiast jedna rzecz jest, panie prezesie, tutaj do prezesa Kaczyńskiego się zwracam, no jest nieprawdą, dlatego, że to Jarosław Kaczyński był pierwszym politykiem w Polsce, który naruszył kadencję. Po pierwsze, za pierwszy rząd wpisu czy Pamiętasz, Renato? Skrócił kadencję władz mediów państwowych po to, żeby przejąć nad nimi kontrolę. A nie tak dawno próbował, sztucznie skracając kadencję konstytucyjną sześcioletnią szefowej yy, Sądu Najwyższego Małgorzaty Gerzdorf, ona ma sześcioletnią kadencję. Ale też kadencję krs skrócił. Skrócił kadencję KRS-u i próbował skrócić kadencję Małgorzaty Gerzdorf w kadencję konstytucyjną, wprowadzając, obniżając sztucznie wiek emerytalny i twierdząc, że przepisy emerytalne w jej przypadku mają pierwszeństwo przed kadencją konstytucyjną, która mówi, że yy, prezes Sądu Najwyższego sprawuje swoje rządy przez 6 lat. Więc jeżeli ktokolwiek... Minam, że był taki prezydent Andrzej Duda przygotował taką ustawę, obwołał już nawet, że Gerzdorf nie jest szefową Sądu Najwyższego i wtedy to był ten jeden, jedyny raz, kiedy oni się cofnęli przed Unią Europejską, przed naciskiem Unii, pod naciskiem Unii Europejskiej, wycofali się z, tej, z tego przepisu, bo bali się, że środki mi zostaną obcięte. No w tej chwili, jak widać, się nie boją. Natomiast to prezes Kaczyński ruszał kadencję. Tak, ale wiesz, właśnie to jest główny zarzut wobec KRS-u albo jeden z głównych zarzutów wobec tego neo-KRS-u, który został powołany, że yy, poprzedni Krajowej Radzie Sądownictwa, która też ma kadencję zapisaną w Konstytucji, skrócono tę kadencję. I Jarosław Kaczyński jest ostatnią osobą, która. Ale dodajmy, że Kaczyński, żeby to zrobić, to wykorzystał właśnie Julię Przyłębską, która tak. dała mu taką podkładkę konstytucyjną. Tak, jest ostatnią osobą Kaczyński, która może się powoływać teraz właśnie na kadencję, na to, że coś, zdejmowanie kogoś z urzędu będzie nielegalne. Ale tutaj jest inny problem, bo w ramach, w ramach samej opozycji, czy w łonie opozycji, toczy się dyskusja, jak platforma czy opozycja szerzej, no bo już dzisiaj po sondażach widać, że to będzie koalicja, jeśli opozycja przejmie władzę w kraju, jak ona może daleko pójść w tej depisizacji państwa. Czyli, no, dla mnie y, ja od samego początku mówiłam, że y, już następnego dnia po konsultacjach z konstytucjonalistami, że nie da się odwołać Adama Glapińskiego, powołując się y, na to, że on y, był kiedyś y, w zarządzie NBP-u, w związku z tym to, teraz to jest jego trzecia kadencja. No nie. Bo, y, bo, bo, bo prawo mówi, że można być prezesem Narodowego Banku Dwie kadencje, tak, Polsku 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 Nie, nie Polsku więcej dwie kadencje. Niż dwie kadencje. Ale, y, y, on ale... przez kilka miesięcy jeszcze był członkiem zarządu. I tutaj... Ale wszystko, ja bo podobne przepisy stosuje się w przypadku członków zarządu, a on przez kilka miesięcy był za Marka Belki członkiem zarządu, a potem został czas opisu prezesem. I niektórzy mówią, okej, okay, wyczerpałeś facet dwie kadencje, a teraz piszcie powołał na trzecią, co byłoby niezgodne z konstytucją. No, ale tutaj właśnie ustawa o NBP i konstytucja oddzielają te dwa organy. Prezes jest oddzielnym organem, prezes nbp i zarząd nbp jest oddzielnym organem. I tutaj no, jest takie naciąganie prawa przez Donalda Tuska i z tego paragrafu Glapińskiego nie da się odwołać. Więc tylko że w, wśród prawników związanych z opozycją są podzielone głosy, bo są tacy prawnicy, którzy mówią, że trzeba iść na ostro i nie ma co zwracać uwagi na kadencję yy, i trzeba po prostu jak najszybciej odsunąć pisowców od instytucji państwowych, jeśli opozycja wygra wybory i są też głosy yy, tak z, ja ich nazywam legalistów, którzy mówią hola hola, jest prawo, jeśli macie być inni od prawa i sprawiedliwości, macie się różnić czymś yy, i przez cały czas powołujecie się na prawo to sami musicie ty, tych zapisów prawa przestrzegać. I tutaj dzisiaj nie ma tam decyzji, jak oni mogą daleko pójść. To jeszcze taki miły cytacik, prezes Kaczyński w Siedlcach o misiach, o misiach, o polskich misiach, bardzo proszę, prezes Kaczyński, to nas w naturalny sposób przeniesie do dyskusji o Panu Zbigniewie Ziobrze. Jeżeli rządzą ludzie dobrej woli z jakimiś kwalifikacjami, i intelektualnymi i moralnymi no to to jakoś wychodzi a jeżeli rządzą ludzie którzy no głównie na przykład chcą zrobić karierę w Europie czy w świecie nie chcą być tutaj już nie będę cytował tych słów część z państwa może je pamięta ale nie wypada ich cytować natomiast ale chcą być dużymi misiami no to wtedy jest gorzej no. wtedy jest fatalnie ja już Jestem pewnie niedługo od momentu, w którym zakończę karierę polityczną. Ale ci moci dużo ode mnie, no, o ile dobrze ich znam, a wielu dobrze znam, nie zabiegajmy o to, żeby być dużymi misjami. To jest stan wyjątkowy. Czy to jest mieć na miarę naszych możliwości? Zbigniew Ziobro. Za Państwo, patrzę na okładkę książki Renaty i tutaj pan Ziobro taki popękany nieco. Dobrze, Renato. Yy, yy, kim odpada jest ten, ten, ten Tapeta. Ta yy, kim jest dzisiaj Zbigniew Ziobro? Biorąc pod uwagę sytuację w obozie władzy, jego ambicje mniej więcej znamy. To znaczy, ja jako 50-latek będę się potykał o rząd dusz na prawicy, kiedy już Kaczyńskiego nie będzie. Czy on korzysta na tych kłopotach, które ma dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość? Pytam dlatego, że w pisie pojawiają się nawet zarzuty wewnętrzne, że na przykład Morawieckiego wobec Sasina, że Sasin coś celowo blokuje, żeby zaszkodzić Morawieckiemu, albo Morawiecki, żeby Sasinowi. Czy na tej wojnie ziobro zyskuje? Ziobro generalnie jest dzisiaj najbardziej zdeterminowanym, moim zdaniem, graczem na prawicy. On y kiedy Jarosław Kaczyński nie przyjął go ponad rok temu do Prawa i Sprawiedliwości. Bo on chciał wrócić do, państwa, bo chciał do PiSu. On chciał wrócić Ziobro do PiSu. Przez cały czas były krucjaty na Nowogrodzką. Liczył na to, że Kaczyńskiego przyjął. A dlaczego go nie przyjął? Ale Kaczyńskiego nie przyjął, dlatego że on się go boi. On się boi tego, że on będzie Prawo i Sprawiedliwość od środka rozbijał, żeby je przejąć. I woli mieć Zbyszka Ziobre, Zbigniewa Ziobre na zewnątrz, niż w środku swojej partii. Bo gdyby. Pamiętasz, już raz była taka sytuacja po katastrofie smoleńskiej, kiedy Ziobro w 2011 roku uznał, że Jarosław Kaczyński jest tak osłabiony mocno śmiercią brata, sześcioma bodajże porażkami wyborczymi, że można go pozbawić władzy nad Prawem i Sprawiedliwością i przejąć partię. I wtedy próbował zrobić to z Jackiem Kurskim do spółki i wylecieli w ciągu jednego dnia z Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński Kaczyński to pamięta. Ziobro liczył, że ma jakieś specjalne relacje z Kaczyńskim, bo nie wiem, czy sobie przypominasz, ale jest taka książka Polska naszych marzeń w 2011 roku wydana w kampanii. Przez tak. Na kilka miesięcy zresztą przed tym, jak Ziobro został wyrzucony przez Kaczyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, gdzie on w tej książce się rozpływał nad Ziobrą. Chwalił go, że Lech miał do niego takie wielkie zaufanie, chociaż nigdy to tak nie naprawdę nie miał. To tak. nie jest prawda. Lech nigdy nie cenił y, y, Ziobry, uważał go za takiego niezbyt Dojrzałego czterdziestolatka. Natomiast Kaczyński wtedy mówił, pamiętam ten cytat, że ja nie jestem królem, no ale mówi się tutaj, że Zbyszek Ziobro może być delfinem. No i tutaj następowały pany na temat ziobry. Że Kaczyński sugerował, że on w przyszłości może przejąć pis, bo się nie spodziewał, że razem z kurskim za jego plecami snują plan odbicia mu partii. I Kaczyński mam wrażenie, że z tego powodu on to tak zapamiętał głęboko, że z tego powodu nie chciał przyjąć A, ziobry ponieważ, do partii. Jak wiesz, jestem małostkowy, to zróbmy taki przegląd. Cytatu z tamtego czasu po roku 2011, przed rokiem 2014, kiedy y, ziobro z Kurskim wrócili na łolą prezesa Kaczyńskiego. Więc posłuchajmy na przykład, co Jacek Kurski mówił wtedy, kiedy ich wyrzucali na zbite buzie. Prawo i sprawiedliwość było wielką nadzieją dla Polaków na to, żeby Polska była uczciwa, Polska była sprawiedliwa, żeby realizować program Polski Solidarnej. Tego się nie da zrobić, jeżeli się będzie ciągle przegrywać wyborów. Bez zmian wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości nie dotrzemy nigdy do serc i umysłów Polaków, nigdy nie wygramy wyborów. Dlatego zaproponowaliśmy zmiany, których przyjęcie moim zdaniem przybliżało nas do sukcesu. I zamiast zająć się tymi propozycjami, partia nas usuwa, wyklucza, zamyka debatę i przekreśla szansę na... Sukces Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości. To bardzo smutny dzień, ale my się nie załamujemy, będziemy pracować dalej dla Polski. Ale moje ulubione wystąpienie, Renato, też cytowane przez ciebie w książce, to jest rok 2012. Nie możesz w książce oddać tych emocji, drżenia głosu. Posłuchajmy człowiek, który chce być pre, pre, prezesem, prezydentem, premierem, prymasem, Zbigniew Ziobro, rok 2012, 10 lat temu, może już się mniej trzęsie. I musimy przypominać i rządzącym w Polsce, że demokracja i istota, jej fundament to wolność i pluralizm mediów. Tak, to ta wartość, która jest szanowana w Londynie, szanowana w Berlinie, szanowana w Brukseli, ale nie szanowana w Moskwie. I dzisiaj Donald Tusk i Bronisław Tomorowski idą drogą bliską Moskwy. Idą drogą zmierzającą ku ograniczeniu wolności. I dziś tu jesteśmy. Po to, by domagać się prawdy. Jesteśmy, bo dziś w Polsce usiłuje się zagłuszyć ludzi, którzy domagają się prawdy właśnie. Odpowiadając Jarkowi, który zwrócił się do mnie tutaj z osobistym apelem, chciałbym powiedzieć jasno. Choć wiem, że już odjechał, nie ma go tu wśród nas, ale na pewno usłyszy. Chciałbym powiedzieć jasno, że jesteśmy razem. Że to, co było, zapomnieliśmy. Że chcemy działać razem. Razem Solidarna Polska, razem Prawo i Sprawiedliwość, razem Rodziny Radia Maria, razem Solidarność, Solidarni 2010, razem Solidarność. Wszyscy razem, razem wygramy. No dobrze, my sobie tak tutaj dworujemy, ale czy chcecie zapytać, jaką? Ziobro... Zbigniew Ziobro bardzo nie lubi tego swojego wystąpienia. Ja je lubię, drodzy Państwo, traktuję je w kategoriach humorystycznych. Na pewno ono, dla każdego, kto chce nad sobą pracować, to jest na pewno taka dobra lekcja, jak można poprawić swoje występy publiczne. Kim jest dzisiaj ziobro? Dlatego, że to był polityk kiedyś jednowymiarowy. No ja będę ścigał przestępców. Opowiadasz kilka historii na ten temat w jego książce. Zaraz do niej przejdziemy, ale jak on stał się główną, głównym punktem odniesienia dla polityki zagranicznej polskiego rządu, a na pewno dla, dla, dla polityki europejskiej polskiego rządu, on wpycha rząd w radykalizm, to dzięki niemu PiS ma problemy w relacjach z Unią Europejską, bo on nie chce zmieniać sądownictwa. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, odwołując się do swoich rozmów w ostatnich tygodniach. Politycy PiSu mają takie zestawienia, które pokazują z ekipy Morawieckiego, żeby była jasność, bo oni mają jakby największe, największą kosę z ludźmi ziobry. Że ilekroć. Morawiecki był blisko dogadania się z Unią w jakichś sprawach, to Ziobro wtedy na przykład uruchamiał swoich rzeczników dyscyplinarnych w sądach i jakiegoś sędziego, no tu, tu leje, tutaj już czyszyna, tutaj żurka, jakieś kolejne postępowanie dyscyplinarne, jakieś kolejne zawieszenie, jakieś tam kolejne, kolejne degradacje i oni, tak jak podejrzewają Sasina, że celowo kupuje jakiś badziewny miał w Indonezji, a nie węgiel, tak podejrzewają Ziobro, że on celowo prowadzi tego typu działania, żeby utrudnić Morawieckiemu dogadanie się z Unią bo wtedy Ziobro by nie miał za co Morawieckiego atakować. Ale pamiętasz awanturę o ustawę, która nie spodobała się Izraelowi? To było... Mówimy o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tam pojawiły się takie zapisy, na podstawie których. To Patryk, jaki to pilotował? Tak. Wtedy był wiceministrem. To powstało w Ministerstwie Ziobry, że, że będzie można ścigać tych, którzy przypisują narodowi polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie Niemców z czasu II wojny światowej. I przez Izraeli, i przez Stany Zjednoczone zostało to uznane jako próba atakowania tych historyków, czy, czy, czy nawet ofiar Holokaustu, które mają jakieś swoje złe wspomnienia związane z Polakami. Była ustawa, która leżakowała w Ministerstwie Sprawiedliwości bardzo długo, i ona została wyciągnięta. Już po tym, został jak premierem. Morawiecki został premierem. I wtedy Morawiecki został premierem, żeby przypomnieć naszym widzom i słuchaczom, po to, żeby naprawić relacje z Unią Europejską, bo miał mieć lepsze kontakty niż Beata Szydło. I Zbigniew Ziobro już na starcie postanowił wrzucić mu na plecy największą awanturę od 30 lat i z Izraelem, ale też z Amerykanami. I automatycznie odciął go od centrum. Ziobro robi wszystko na zimno. To jest polityk. No dobrze, ale widzieli który... państwo? No to 10 lat temu się trząsł. Czy on przeszedł taką ewolucję? Czy, czy jego otoczenie. Zbigniew Ziobro. Można powiedzieć, że występuje w trzech osobach. O. Jest pewna trójca. Uf. Jest Boję Zbigniew Ziobro. Dobrze, jego brat y, Witold. I jego żona, bardzo skutecznie w spółkach skarbu jego państwa. Żona Patrycja Kotecka. Też I siła skarbu Ziobry państwa. dzisiejsza, to jest na pewno zasługa tego trio, a nie samego ziobry. Ziobro bez bardzo ambitnej żony, która nie tylko doradza mu w sprawach PR-u, ale chce rozgrywać w polityce. Zresztą pisze o tym w książce, kiedy w różnych kampaniach kluczowych dla ziobry tam w sztabie ziobry były kłótnie i Patrycja Kotecka miała naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, na co wydawać pieniądze solidarnej Polski. I bez brata Witolda, który jest tak naprawdę jego mózgiem, nie byłby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. A kim jest dzisiaj Zbigniew Ziobro? Odpowiadając na Twoje główne pytanie, Zbigniew Ziobro jest cynikiem, który dla władzy, Zrobi wszystko. No dobrze, ja książce... ale, ale, ale co jest jego celem? To znaczy, celem jego, jest rząd tuż na prawicy, krótkowolą, wyko znaczy, wykończenie Morawieckiego. Moim tak? zdaniem jego celem jest to, żeby przejąć władzę na prawicy. Ziobro wie, że Kaczyński. Ale, yy, ale postulaty, które on używa, są postulatami wiesz, no, konfederacji radykałów prawie 10-15%. Ziobro, Ziobro wie, że Kaczyński w, w ciągu najbliższych 10 lat będzie postacią schodzącą, która z polityki będzie. Odchodziła na emeryturę. Już w tej chwili ma 70 kilka lat. I Ziobro, dzisiaj osłabiając Morawieckiego, eliminuje jednego z głównych rywali do przyszłej schedy Pokaczyńskim. Tak samo jak Ziobro, jak i Morawiecki, jak i Brudziński mają taką diagnozę, że po odejściu Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość nie przetrwa. Że Prawo i Sprawiedliwość pęknie i wtedy na ruinach tej partii wyłoni się nowa prawica. I Ziobro dzisiaj nie gra o to, żeby w ciągu najbliższych dwóch lat przejąć partię Prawo i Sprawiedliwość, bo to już jest, ta droga jest dla niego zamknięta, bo on nie jest właśnie członkiem PiSu. Kaczyński mu tę drogę zamknął. On walczy o to, żeby po odejściu Kaczyńskiego na tych gruzach być jednym Dobrze, z liczących się jest a, to, co, czy przepraszam, a to, co dzisiaj robi, jeśli chodzi o... No wiesz, facet, który ma w sondażach 0,75%, dyktuje politykę Człowiekowi, który był uznawany na prawicy za wybitnego Jarosława we, we, Kaczyńskiego. Weźmy, um, popatrzmy na sposób działania Kaczyńskiego, jak rozbił partię Gowina, parę innych formacji. Um, A Polski nie udało mu się rozbić. Ale prowadzi takie, są takie próby. Czy ty uważasz, że ci ludzie, którzy stoją za, że obrota mniej więcej dwudziestka w Sejmie, to są ludzie, którzy nie zdradzą, kiedy przyjdzie do jakiegoś za rok decydowania, w jakim kształcie startujemy i czy startujemy z pisem, czy nie? Słuchaj, to są ludzie, którzy już dwukrotnie byli kuszeni. Podczas właśnie kryzysu z wyborami kopertowymi były pielgrzymki, żeby przekupić tych ludzi ziobry, żeby przeszli na stronę prawa i sprawiedliwości. Po odejściu go wina to raz. I kiedy był kryzys dotyczący piątki dla zwierząt, też były pielgrzymki, żeby ich poróżnić, rozbić i żeby ziobrę osłabić bardzo. To się nie udało. I uważam, że Ziobro, zresztą rozmawiałam z politykami, którzy budowali różne prawicowe partie w ostatnich latach. I oni mówią, że środowisko Ziobry i to, w jaki on sposób buduje partię polityczną, to jest dzisiaj najbardziej sprawna ekipa i on buduje takimi naprawdę nowoczesnymi metodami to swoje środowisko. Popatrz, jak on działa od lat. Bierze ludzi, którzy są znikąd, tak jak Bogdan Święczkowski, zawdzięczają mu wszystko w polityce, tak jak dzisiaj ci młodzi, jego pretorianie, Kaleta, Kantak, Ozdoba. Czyli KKO. Czyli słynne KKO. I to są ludzie, którzy bez Ziobry byliby nikim, ale też yy, zawdzięczając jemu wszystko będą lojalni w 100%. Każdy z nich, drodzy państwo, ma za sobą jakieś biografie w prawicowych, marginalnych ugrupowaniach. Dopiero Ziobro ich yy, yy, wyniósł i Ziobro umożliwił im takie kariery. Dobrze, ale powiedz mi, yy, co... Ale wiesz, chciałam powiedzieć jeszcze, bo pytałeś, kim jest Ziobro. Ja powiedziałam, że Ziobro się nie, nie cofnie przed niczym. Dla mnie najbardziej zaskakującą historią jest historia zlecenia inwigilacji własnej narzeczonej przez służby A, specjalne. Ja, Wiesz, cię, ja ale się słuchajcie, to słuchajcie, Ale ja chciałem cię zapytać że... w ogóle o... Bo, 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 drodzy Państwo, bo dzisiaj każdy polityk, który chce być ważny, uważa, że jest inwigilowany przez Ziobrę. I teraz tak, zobacz. Ja na tę historię, którą ty ujawniasz w książce, że on, jak pani zaczął się spotykać z panią Patrycją Koteską, czy tam. W 2006 roku. Zkazał ją inwigilować, żeby sprawdzić, kim ona jest. To zobacz, ale przecież to jest. W... przecież to zupełnie inaczej nakazuje spojrzeć na te wszystkie podsłuchy, które on stosuje, na te wszystkie Pegasusy. Przecież ci goście, którym on to zakłada, mogą się czuć dowartościowani. Skoro on podsłuchiwał własną, obecną swoją żonę, no to drodzy państwo, to on tak z uczuciem podsłuchuje. To jest wyraz najwyższego uznania, więc po co być takim małostkowym i mówić, że Ziobro was inwigiluje. On inwigilował własną żonę. Wiesz, ja bym to odwróciła. Jeśli facet jest w stanie inwigilować, zlecić inwigilację własnej narzeczonej, wysyłać za nią, znaczy poprosić ABW, bo to było rozpracowanie operacyjne, które według moich informacji, według moich informatorów prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to. Czy on jest w stanie się przed czymś cofnąć? Jeśli zleca inwigilację własnej narzeczonej, przyszłej żony, wobec której ma poważne zamiary, bo jest ten miłości. związek już wtedy. A, to wszystko, z A to wszystko z okay, z okay, ok, jeśli tak przyjmiemy, to w porządku, ale mówiąc zupełnie serio, no jednak jest to sytuacja niecodzienna, co najmniej powiedziałabym dyplomatycznie. Pomijam już fakt, że wysocy rangą funkcjonariusze służb specjalnych, z którymi rozmawiałam, zwrócili mi uwagę, że Ziobro był na bieżąco informowany o postępach tego postępowania, chociaż wtedy jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie miał do tego prawa, bo to nie było postępowanie procesowe, tylko operacyjne. On jeszcze wtedy nie miał za pierwszego PiSu tak Potem przepisy uprawnień. sobie uprawnień. Oczywiście napisał to pod siebie, żeby dać sobie nowe uprawnienia, ale on wtedy jeszcze nie miał tak szerokich uprawnień. Więc tutaj nie wszystko było lege artis, ale było jeszcze coś ciekawego w tym postępowaniu, bo moi rozmówcy twierdzą, że nawet kiedy tam się pojawiały w tych kontaktach Patrycja Kotecka miała kontakty. Oczywiście Wyjaśnijmy to naszym, naszym y, słuchaczom i widzom. drodzy państwo to było tak, że Patrycja Kotecka była dziennikarką, ale w jej kręgu, no dziennikarze mają różnych y, informatorów, my też mamy różne kontakty. Nie ze wszystkich jesteśmy dumni, taka jest po prostu nasza praca. Natomiast ona się zajmowała między innymi sprawami kryminalnymi i w kręgu jej informatorów czy znajomych no byli dziwni ludzie. No Krzysztof Rutkowski dzisiaj y, 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 Panie Krzysztofie, podziwiam fryzurę i cały entourage. Gdybym był trochę mniej, młodszy i miał trochę więcej włosów, to y, znał się z panią Patrycją bardzo dobrze, ale ty jesteś gangsterzy o takich pseudonimach, których ja nie kojarzę. W każdym razie, znaczy, Ziobro, y, kochając pewnie, no to było gorące uczucie, chciał sprawdzić, czy to nie, nie jest jakaś ustawka, jak rozumiem. Tak, czy ona nie jest podstawiona przez gangsterów, żeby wykorzystywać go, docierać do różnego rodzaju informacji i przekazywać je półświadkowi organizacjom przestępczym. I natomiast nawet Renata natomiast... to pisze, że puszczał jej szczury. Puszczał jej szczury, Sz czyli fałszywe informacje, żeby sprawdzić, czy ona to przekazuje dalej właśnie tym podejrzanym osobom. No, i co ciekawe, ci moi informatorzy opowiadają, że to było takie rozpracowanie prowadzone w taki dosyć dziwny sposób, bo nawet jak się pojawiały jakieś ciekawe tropy to wątek nie był kontynuowany w obawie, co tam jeszcze może wyjść. Czyli to było trochę... Czyli miłość. No czy, mówię Ci, czyli to miłość. było trochę takie zabezpieczenie przez zginiewać Czyli żeby ktoś ziobry. powiedział, że tutaj w swoim otoczeniu jest jakaś dziwna persona, która ma kontakty gangsterskie, wszystko jest pod kontrolą. Kto on wtedy wyciąga teczkę, teczkę i mówi nie, nie, nie myśmy ją takie. Dwie teczki grube na cztery Ciekawe, palce. Ciekaw jestem, gdzie są te cztery teczki. Ale... Dwie, dwie teczki grube na cztery palce. Tak, być może teczki też ujrzą światło dzienne za jakiś czas. Natomiast historia jest ciekawa, dlatego że w 2005 roku, kiedy Zbigniew Ziobro po wygranych wyborach już się mówiło, że on ma zostać ministrem sprawiedliwości i on zapowiadał, że sprowadzi do Polski Edwarda Mazura Polonijnego, biznesmena którego, podejrzewanego... Był prezent, prezentowany jako tako, taki kapo di tutti capi polskiej mafii. Podejrzewany o zlecenie zabójstwa szefa polskiej policji Marka Papały. No to wtedy do Ziobry zgłosił się detektyw, prywatny detektyw, z którym ja też Rozmawiam w książce, on się zdecydował pod nazwiskiem opowiedzieć tę historię, ponieważ on jakby szukał skradzionych samochodów w Niemczech, w całej Unii Europejskiej na zlecenie zachodnich firm ubezpieczeniowych. I on w Niemczech się dowiedział, że jest jakaś prowokacja szykowana na Ziobrę i że właśnie w tę prowokacje ma być zamieszany detektyw Rutkowski, który jest z kolei dobrym znajomym Patrycji Koteckiej. I tenże Jerzy Godlewski zwrócił się do Ten Ziobry, detektyw? detektyw, żeby skontaktował go z Kotecką, bo chciał właśnie przez Kotecką przekazać Rutkowskiemu i jego znajomym informację, że tutaj prowokacja została już odkryta i że, żeby przestali działać. I mówię to dlatego, że oficjalna wersja od czego się zaczął związek Ziobry i Koteckiej jest taka, że no zobaczyli się w komisji śledczej do spraw afery Lwina. Ziobro zresztą wspomina taką przesłuchanie Leszka Millera, kiedy Kotecka miała niebieski żakiet i Opowiadał w jednym z wywiadów, że jak już po tych godzinach nudnych informacji spojrzał na tę kotecką uśmiechniętą w niebieskim żakiecie, no to wtedy pomyślał, jaka piękna kobieta. Ale oficjalna wersja jest taka, że ich związek się zaczął od spotkania w pociągu. No otóż wersja mniej cukierkowa jest taka, że zaczął się właśnie od tego zajścia z udziałem detektywa Godlepiego. Czyli zaczął inwigilować i tak ją pokochał, że dzisiaj to jest sojusz polityczny? Drodzy Państwo, ale tam jest jedna historia. Wiesz, to jest małżeństwo, które jest małżeństwo. Małżeństwem politycznym. A, zapomniałem, przepraszam, myślałem, że to głównie są już polityczne, przy małżeństwo, ale jeżeli chcesz odwrócić proporcje, ale doceniam więc... twoją Ja ironię. zawsze po stronie doceniam. miłości, więc yy, tak, natomiast tam jest jeszcze jedna historia, i ona nie jest śmieszna. Tam jest kilka nieśmiesznych historii, ale bardzo poważnych w tej książce. Między innymi cała sprawa yy, okoliczności śmierci ojca Jerzego, yy, Jerzego Ziobry, ojca Zbigniewa Ziobry, Ziobro używając całego aparatu państwa, próbuje tych lekarzy, których, którym przypisuje odpowiedzialność za śmierć swego ojca, który był operowany. Ale wiesz, Próbuję on tam sadzić. kilkukrotnie zmienia prawo. To pod siebie. Ale chcę zapytać w sensie o, o inną historię, której Państwo być może nie wiedzą. To jest historia z czasów studiów. Zwick Niebiszopro przyjeżdża do Krakowa na studia i jest w tej szczęśliwej sytuacji, w której pewnie większość z Państwa nie była, ja również, czyli ja nie miałem gdzie mieszkać. Jego rodzice byli zamożni, bo ojciec był lekarzem, a panowa młodzież to się kiedyś Panowa młodzież, kupili mu tam mieszkanie niedaleko Starego Miasta, jeśli dobrze pamiętam. I, e, i on wszedł w takie kręgi towarzyskie swojego kolegi z Krynicy, bo Zbigniew Ziobro pochodzi z Krynicy, i w tych kręgach towarzyski się bawił. Szczegóły tych zabaw y Renata opisała, poprzestańmy na tym. W każdym razie, jak się tak bawili, to Zbigniew Ziobro y zaczął dostawać anonimy. Zaczął dostawać anonimy, które y uderzały w jego ojca, ale też jemu samemu groziły śmiercią. Y I uznał w pewnym momencie, że to jeden z kolegów z imprez, o których Renata pisze w tej książce, w których szczegółów nie będę podawał. W każdym razie, że to jeden z kolegów yy, stoi za tymi anonimami i no właśnie, i się zaczęło. I zaczął się koszmar Marka Kasprzyka, bo on też się wypowiada w mojej książce pod nazwiskiem, trwający 10 lat, ponieważ Zbigniew w Ziobro, przeprowadził jedyne w swoim życiu śledztwo. Wtedy był jeszcze studentem studenckie tutaj... śledztwo. To było jedyne w życiu Ziobry, które Wtedy on jeszcze przeprowadził w samodzielnie. I na różnego rodzaju spotkaniach wszyscy się zastanawiali, dlaczego Ziobro przychodzi w takim długim, szerokim płaszczu. Otóż on pod tym płaszczem miał magnetofon kasetowy i nagrywał. Ja myślałem, tych... że Kolombo Wyglądał podobnie, natomiast to mowa, bez kapelusza, co prawda. Czyli generalnie ja lubił podsłuchy zawsze. Tak, zawsze lubił podsłuchy, ale nagrywał tych kolegów. Prowokował Ale co, co ich. miał ich nagrywać? Co, co tam? Co? Słuchaj, bo, bo tam były takie historie, że on próbował, bo, bo te anonimy, które przychodziły do niego, człowiek, który te anonimy pisał, domagał się pieniędzy od Ziobry. Bo krążyły że on jest bananowym młodzieńcem i że ma kupę kasy, drodzy państwo. Oczywiście. No. I on, y, oskarżając tych swoich kolegów, oni mają teorię, że on on, że Ziobro wie, kto te anonimy do niego słał, ale chciał go w jakiś sposób y, y, osłonić, więc dlatego skierował w ich stronę oskarżenie. Y, y, przeprowadził y, bardzo skrupulatne śledztwo, y, używając prowokacji, bo na przykład do tego Marka Kasprzyka przyszedł i y, y, mówi do niego: Marku, to wszystko oczywiście się nagrywa. Y, tutaj szpulony pracują. taki <noise> no <kasetowiec>. opatulony, <noise> taki wielki kasetowiec, który się szpula tak? pod pachą i mówi: <noise> hmm. Marku, sprzedaj mi maja. Ma a Marek mówi, słuchaj, weź sobie, weź sobie tam pod akademikę. No to jest. No to dlaczego? Dlatego, że sprzedaż była nielegalna, a hodować no wtedy było... można było. Posiadanie było legalne Więc jak sprzedaż, na tym szpulowcu by go nagrał, tak. że żeby, żeby mu sprzedaje tam za, za 10 groszy, to można byłoby faceta i tak dalej. Tak, to można by było z niego zrobić przestępcy. Ale i, i on... tak pewnego pięknego dnia do akademika chyba, do Marka Kasprzyka, wszystko studenci. Zbigniew nie Wąs jest studentem, prowadzi śledztwo w sprawie szantażu. Pewnego pięknego dnia do tego Kasprzyka wjeżdżają goście o 6 rano i go zwijają, gdyż. Ale wiesz, oni mu jeszcze pomagali w tym śledztwie, dlatego że on im się zwierzył z tego, że dostaje te anonimy. I właśnie Kasprzyk z tym jeszcze jednym kolegą, Ziobry z liceum Skrynicy, z którym w Krakowie imprezowali wspólnie, oni mu pomagają w tym śledztwie i wjeżdża tam policja, oni nie mają pojęcia o co chodzi i dopiero w komisariacie widzą Ziobrę, który siedzi ze swoim ojcem, są zaskoczeni, a Ziobro wskazuje ich jako tak, to oni wysyłali te anonimy, oni chcieli ode mnie wymusić te pieniądze i oni byli w ciężkim szoku, ponieważ mieli tego Zbyszka za takiego, no za taką mameję takiego chłopaka, który nigdy by, by takie prowokacji nie przygotował, ale zaczyna się wtedy zupełnie poważna, poważne śledztwo, już prokuratorskie, zaczyna się proces dlatego tego Kasprzyka, dlatego że jedna z opinii grafologicznych potwierdziła, że to on jakby pisał te anonimy, a on to tłumaczy w ten sposób i to wynika z akt tego postępowania, że jemu kazano pisać z błędami ortograficznymi. Bo zresztą w książce są wydrukowane te anonimy, więc one były z błędami ortograficznymi. On tam potwierdzał te ortografy, jakby, tak, tak jakby że później dał materiał przeciwko. Sobie temu grafologowi. On zostaje skazany, ale. W... Przecież mówimy o studencie, drodzy Państwo, tak, chyba e... dziewczyna w ciąży, jeśli dobrze pamiętam z poważnymi problemami właśnie z później z donoszeniem tej ciąży. Przygotuj pieniądze. Śmierć z głębokim żalem żegnamy, który tak nagle nas opuścił, pozostawiając po sobie pustkę żali smutek. P to przygotuj powycinane literkowo, tak? A, a tutaj to resztę to z nekrologów powycinanych. Albo o, czas minął, napisane ręcznie. Tak, czas minął. O, przygotuj 20 nie, nie 30 milionów z do worka foliowego i włóż <noise> do reklamówki. No dobra. Kolejny I... ortograf. Tak, ale, ale. Jak ta sprawa się kończy? Sprawa się kończy uniewinnieniem tego Marka Kasprzyka, dlatego że sąd, opinie grafologiczne późniejsze, cały zespół grafologów potwierdzają, że to nie on pisał. Sądy go uniewinniają, nawet w w uzasadnieniu jednego z wyroków sędzia stwierdza, że nienawistny, cytuję, nienawistny stosunek Ziobry do tego oskarżonego, no, powoduje, że jakby jego zeznań nie można brać ja pod uwagę. Ja mam jeden cytat w głowie, wiesz. Pamiętam z tej sprawy, kiedy tam ci, ci smutni panowie o 6 rano wjechali do Marka Kasprzyka. I trafił na pierwsze przesłuchanie, nie bardzo wiedząc o co chodzi, i potem się dowiedział, że Zbigniew Ziobro oskarża go um, o to, że go szantażował. To złożył takie zeznanie. Um, jeśli dobrze pamiętam, mówię to z pamięci, cytuję to z pamięci, um, że Zbigniew Ziobro ma. Nieodwracalne zmiany w mózgu. Tak, był taki, był taki cytat. Jest taki cytat w mojej książce, ale yy, ten, yy, to zdanie z, z tego uzasadnienia uzasadnia w roku brzmi tak. W postępowaniu pokrzywdzonego Zbigniewa Ziobro zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego, co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Jest to mi to bardzo pasuje dzisiaj do sytuacji z Morawieckim. Oczywiście, że Marowiecki na razie nie jest oskarżony, ale jak Renata pisze w książce, jest parę postępowań prokuratorskich, w których Zbigniew Ziobro bardzo się interesuje Mateuszem Morawieckim, i ta przyszłość jest nieodgadniona, ale zdanie jest y, dość uniwersalne. Słuchaj, ja mam jeszcze kończąc te, y, y, tę część. Y... Oczywiście zachęcam do. Czytania książki, która będzie w poniedziałek dołączona do Newsweek'a, do części nakładu, i w środę ukaże się w księgarniach w całej Polsce. Drodzy państwo, ja mam dla Zwigniowe wyzwanie, ponieważ Renata mnie zasmuciła, że jedyne śledztwo, które poprowadził, to było śledztwo, żeby własnego kumpla nakracz na półowca w sprawie handlu marychą, na a potem zgarnąć na kasacie. że ze że z mi się kojarzy bardziej. Chociaż ewidentnie sprawa Pegasusa pokazuje, że zrobił parę kroków do przodu. W każdym razie, jeżeli to jest jedyne śledztwo, że kumpla próbował zapakować zakraty yy, i mu się to nie udało, to ja mam teraz dla niego wyzwanie. Otóż, yy, Renato, wyobraź sobie, tylko musimy bardzo mocno przygotuj się, puścić wodę fantazji. Otóż, yy, Karol Kosiorowski, reporter Onetu, odwiedził Mazury, gdzie jest posiadłość należąca do spółki w której władzach zasiada mąż Marty Kaczyńskiej i tamta spółka nielegalnie sobie przekopała kanał do jeziora. Niby drobna rzecz, ale wszyscy teraz zajmujemy się Mają polityką wodną. Mają swój przekop jednym słowem. Więc jest to nielegalne, panie Zbyszku. Są informacje, że żadne, żaden policjant, żaden prokurator nie chce tego poprowadzić, no bo tam jest ma Marta Kaczyńska. Więc yy, ja mam dla ta pana taki gotowy donos, Karol Kasiorowski pokazuje panu jak działać. Ma pan doświadczenie w szpulowcach, przepraszam, mówię w tych szpulowcach. W każdym razie może się pan wykazać, bardzo proszę. Za moimi plecami niewielkie jezioro, jezioro Szymon, jakieś 20 km od Giżycka. Nad tym jeziorem posiadłość ma Marta Kaczyńska. Gazeta Wyborcza pisze o niej Mazurski Raj Kaczyńskiej. Do tej posiadłości córka byłego prezydenta ma przylatywać śmigłowcem. Sama posiadłość należy do spółki, której prezesem jest mąż Marty Kaczyńskiej. A to będzie historia, prawdopodobnie, bo wiele na to wskazuje, samowoli budowlanej. Chodzi o kanał, który został przekopany bezpośrednio z tego jeziora właśnie do posiadłości Kaczyńskiej. W marcu tego roku z wodami polskimi skontaktowali się rybacy, którzy byli zaniepokojeni stanem brzegu jeziora Szymon, który przylega do posiadłości Kaczyńskiej. Na miejscu stwierdzono znaczne zniszczenia naturalnej linii brzegowej. Poza tym w jeziorze wykonano kanał o powierzchni 276 m2, zaś na samej działce kanał o powierzchni 4845 m2, który jest zakończony przystanią. Gazeta Wyborcza. Sprawę bada policja w Giżycku pod nadzorem prokuratury. Ta sytuacja prawdopodobnie miała miejsce w 2019 roku. Tak przynajmniej podaje gazeta Wyborcza, że to właśnie wtedy prawdopodobnie powstał kanał. Jak czytamy w wyborczej, zarówno samo jezioro, jak i działki należące do firmy męża Marty Kaczyńskiej są obszarem chronionym, obszar chroniony krajobrazu Ukrainy, Wielkich Jezior Mazurskich. Zarząd Wód Polskich poinformował Komendę Powiatową Policji w Giżycku o całej sprawie, która w tej chwili prowadzi postępowanie przygotowawcze pod nadzorem prokuratury rejonowej. Sama posiadłość Kaczyńskiej zlokalizowana jest w niewielkiej miejscowości, Właściwie małej wiosce na Mazurach. Kaczyńska ma tam jednego bardzo bogatego sąsiada, który też ma tam posiadłość, a sama nieruchomość Kaczyńskiej jest pilnie strzeżona. Bardzo trudno się tam dostać. Wszędzie są znaki, że to teren prywatny, że nie można tam wjeżdżać. Bardzo pokaźna, robiąca ogromne wrażenie, posiadłość, do której trudno się dostać, którą trudno zlokalizować na mapie. To jest stan wyjątkowy. Szanowny Renato, co to się dzieje po stronie opozycji? Ja mam takie przerażające wrażenie, że opozycja jest zajęta dyskutowaniem o tym, czy współpracować z Jarosławem Gowinem. Ty mówisz, że tutaj się Kaczyński zajmuje się w tej chwili elektoratem ekstremalnym w kraju Podwyżki się zbliżają, a opozycja robi spotkanie, na którym wygłasza rozmaite przemówienia. Ono jest poświęcone 25. rocznicy rozpoczęcia negocjacji o przystąpieniu do NATO. A jednocześnie zastanawia się, czy Gowin tam powinien wystąpić, czy nie powinien wystąpić. Co się dzieje po stronie opozycji? Czy będzie coś, jakaś, jakiś chleb z tej mąki? Wiesz, mnie też zastanowiło to. Kto tego gowina przyprowadził na to spotkanie, skoro wszyscy się od niego odżegnują i trochę go traktują jak takie zgniłe jajo? I z moich informacji wynika, że to Bronisław Komorowski to prawda. postawił taki warunek, że musi być gowin podczas tej dyskusji i że trzeba tego gowina wciągnąć właśnie na którąś z list opozycyjnych. Problem polega na tym, że w wielu sondażach, albo w większości sondaży, nie chcę być tutaj brutalna dla Jarosława Gowina, ale on ma po prostu 0%. Więc, tak naprawdę, dzisiaj moim zdaniem, gra się toczy o to, o miejsce na liście dla samego Gowina, bo nie wiem, czy jego ludzie dostaną miejsca na listach, może. Kilku parlamentarzystów, ale ludzie w terenie nie. No bo dlaczego? Yy, zresztą nie dziwię się działaczom innych partii, że nie chcą ustępować miejsca na listach gowinowcom. Bo niby dlaczego mieliby to robić? W imię czego mieliby dawać miejsca człowiekowi, który jednak przyłożył rękę. Co, ale spójrzmy do... na to, to trochę inaczej z punktu widzenia komorskiego. Yy, 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 po pierwsze, z punktu widzenia komorskiego, jako polityka konserwatywnego, no, no to, tak, to jest jednak to jest jeden dociążenie jeden części konserwatywnej. Komorowski jest pełen oba, w jakim kierunku w tej chwili idzie Platforma ale weźmy drugi element, no Gowin oczywiście przykładał rękę do rozmaitych działań Prawa i Sprawiedliwości, ale parę projektów też yy, utopił, na przykład wybory korespondencyjne. No dobrze, ale Gowin nie jest głównym problemem, drodzy państwo. Ja w mijającym tygodniu odbyłem se serię rozmów z głównymi graczami po stronie opozycji i powiem ci i państwu, że ja mam wrażenie, że niczego nie wiemy. To znaczy sytuacja jest w tej chwili taka, że właściwie o jednej liście opozycji Poza jednym wyjątkiem, poza jedną sytuacją, kiedy może do niej dojść, to raczej jednej listy nie będzie. Natomiast wiele wskazuje na to, że tych dwóch list może nie być, bo teraz mamy tak, słuchaj. Hołownia i Kosiniak nie chcą startować z Tuskiem. To wiemy. Dlatego, że chołownia dystansuje się od Platformy, uważa, że część elektoratu PiSu, którym będzie, no nie chcę powiedzieć, że wygłodniały i będzie zmarznięty, ale część ludzi, których dotkną podwyżki, że możesz szukać innej alternaty jakiejś alternatywy politycznej i nie będzie nią Tusk. No to po co z Tuskiem współpracować? Lepiej ja przygarnę te głosy i ehm um, nie chce współpracować z platformą yy, dlatego że generalnie ma takie przekonanie że na tym mógłby tracić i myślenie jest raczej żeby tworzyć coś obok platformy, że platforma zbyt lewicowa ta aborcja i tak dalej. I wydawało się, że to są pewniki, ale te pewniki się zmieniają, dlatego że hołownia ma teraz lepsze notowania, być może ci nie chcę znowu mówić, że wy, wy, wygłodniali, zmarznięci, bo nie jest to jeszcze ten moment, ale część ludzi ewidentnie ucieka do chołowni, i ja słyszę coraz częściej, że chołownia nie chce startować z psl że rozważa samodzielny start. W związku z tym PSL zastanawia się, czy jeżeli chołownia ich zostawi, no to może jednak z tym Tuskiem się dogadać, bo PSL nie ma praktycznie szans. W, tym, w tych wyborach chyba już naprawdę nie będzie miał szans samodzielnie. Jest jeszcze Lewica, Którą Tusk tak średnio toleruje, jak były rozmowy o współpracy w Senacie, o wspólnej liście do Senatu, tak jak w roku 2019, ona odniosła sukces wtedy. Tusk chciał ominąć lewicę, szerzej z tego zaszantażował, że jeżeli będą pominięci, to wystawią własną listę do Senatu, i wtedy opozycja podzieli głosy i pewnie ten Senat przegra. Więc ja mam wrażenie, że. A jeszcze jeden sygnał. Tuski, tutaj proszę mi zaufać, tak po prostu jest. Podjął decyzję, że oczywiście może tam jakaś współpraca będzie, ale on zakłada, że do końca roku on działa na własny szyld, na własny rachunek, według własnego planu, bo nie może zakładać, że będzie jakakolwiek współpraca opozycyjna, a jednym słowem przygotowuje się do samodzielnego startu. Z mojej informacji wynika, że gra jest bardzo misterna. To znaczy, Donald Tusk, o którym jak powiedziałeś, który niechętny był lewicy, Zmienił swój stosunek do Włodzimierza Czarzastego. Tusk początkowo się spotykał z Krzysztofem Gawkowskim, szefem klubu, na takie rozmowy sądujące, ale w tej chwili cztery albo pięć razy nawet spotkał się z Czarzastym. To są spotkania, które się odbywają na tyłach Czytelnika. Siedziba Platformy Obywatelskiej jest w Czytelniku, to jest obok Sejmu, na tyłach Czytelnika w restauracji, gdzie jest taka salka wyłączona, gdzie tylko oni dwaj się spotykają i są niewidoczni dla reszty gości knajpy, więc zależy im tutaj na tym, żeby to tak, utrzymać kultow, to. Ten kultowy Czytelnik, gdzie cała boema PRL-u się spotykała, drodzy państwo? tak a teraz platforma ma tam bodajże czwarte i piąte piętro zajmuje w tej kamienicy ale spotykają się właśnie na tyłach tego czytelnika w zamkniętym pomieszczeniu w jednej z restauracji żeby się jakby, żeby to było w tajemnicy żeby dziennikarze nie publikowali tego nie robili zdjęć i intencja Tuska jest taka, żeby on nie był jedyną osobą, która będzie grała na tą y, wspólną listę opozycji. Dlatego Czarzasty tak ostatnio bardzo dużo mówi o tym, że opozycja powinna być zjednoczona. Dlatego Czarzasty Kresz, jest. ogłosił, y, że oni są Jesteśmy dogadani. dogadani, nie są dogadani. I to nie było zaskoczenie dla platformy. Z moich informacji wynika, że Donald Tusk wiedział, że Czarzasty wyśle taki y, komunikat. Oni grają na to, żeby przyciągnąć do siebie PSL. I w sytuacji, gdyby PiS kombinowało coś z ordynacją, albo gdyby opozycji było trudniej sondażowo, to oni uważają, że jeśli Kośniaka, i Kamysza uda się przyciągnąć do tego porozumienia lewicy z Tuskiem, to Hołownia nie będzie miał wyjścia i będzie musiał do, dołączyć do tej jednej listy. Nic się nie wydarzy w sprawie ogłoszenia wspólnego startu albo dwóch list do końca roku. Oni chcą podjąć decyzję czy ogłosić decyzję na pół roku przed wyborami. W tej chwili, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, jest budowanie własnego elektoratu i pozycji każdej partii, więc mnie to nie dziwi, że dzisiaj ani w interesie PSL-u nie jest to, żeby ogłaszać, że my tutaj z liberalną platformą pójdziemy na jednej liście, ani w interesie. Nie jest, żeby dzisiaj, jak to mówi, hołownia siadać na kolanach Tuskowi. Dzisiaj każdy gra na siebie, i później, dopiero pod koniec roku albo na początku przyszłego roku, oni usiądą, porównają te potencjały. I od tego Będziemy będzie zależało, w jakim, jesieni, tak, w jakim zimie kształcie, ciężkie. dokładnie, i bardzo tutaj opozycja liczy na to, że Prawo i Sprawiedliwość się nie upora z tymi kryzysami i wtedy dopiero no, będzie wiadomo, sobie uszy. w jakim kształcie oni pójdą do wyborów, bo jeśli partie będą, łatwiej się będzie dogadać, jeśli poszczególne partie będą słabsze, niż jeśli będą silniejsze, bo jak będą silniejsze to po prostu będą chciały zachować tę swoją pozycję. Ta zmiana ordynacji, o której mówi Renata, to jest taki pomysł, który krąży w pisie, żeby z 41 okręgów, które są dzisiaj, zrobić około 100 i to faworyzowałoby duże ugrupowania. Ale powiem tak, Kaczyński, który zawsze organizował partię w ten sposób, żeby pokrywała się, żeby, żeby struktura partii pokrywała się z ordynacją wyborczą, z okręgami w ordynacji wyborczej, właśnie zmienił strukturę partii na te. Około 100 okręgów. Natomiast jest też duży opór, bo jak powiem, młoda gwardia pisowska albo średnio młoda uważa, że ten projekt wprowadzenia 100 okręgów, który faworyzuje duże bloki. Że on ma tak naprawdę na celu dołożenie tych tam 50-60 jedynek do tych 40, co są teraz, i obsadzenie tego przez dawnych towarzyszy Jarosława Kaczyńskiego, którzy boją się, że w innym przypadku nie dostaną się do Sejmu, a oni chcą być forever posłami. I w związku z tym ci młodzi czy średnio młodzi yy, uważają, że to jest element blokowania kariery wewnętrznej. Wcale nie musi się to Kaczyńskiemu udać, ale. Tak, przynajmniej ja usłyszałem w platformie, Tusk zaciera ręce, bo dokładnie jest tak, jak powiedziała Renata, to znaczy, jeżeli Kaczyński wprowadzi ordynację, która faworyzuje duże bloki, no to PSL, które ma na pograniczu 5%, lewica, która ma 10, czyli mniej niż w 2019 roku, a nawet Hołownia, mogą po prostu nie mieć wyjścia. Czy znaczy, słuchaj, o, zmiana ordynacji wyborczej podnosi realny próg wyborczy do 12,5%. 12 czyli Hołownia może z dużym trudem, lewica bez szans właściwie, a PSL to zapomnijmy. Więc a. oni tak naprawdę, Kaczyński, ważąc rozmaite racje. Kurski go popycha w tym kierunku, tak? że te 100 okręgów to zapewni nam zwycięstwo. Ale może być tak, że też zmobilizuje opozycję. I... No właśnie, ja myślę, że Jarosław Kaczyński ostatecznie nie zdecyduje się na tę zmianę ordynacji, dlatego że prezydent też tutaj wysyła takie sygnały, że on nie podpisałby takiej ustawy. Słyszałam z y, okręgu prezydenta, z Pałacu Prezydenckiego, że Andrzej Duda ma tutaj poważne wątpliwości, czy y, można zmieniać y, ordynację w tym kierunku, czy to by było dobre. No bo to de facto y, y, jest wprowadzenie sytuacji w Polsce do systemu dwupartyjnego. Drodzy Państwo, zobaczmy na, na koniec takie zdjęcie, obiegło internet, jak liderzy opozycji na spotkaniu kiedy y, powinni być zelektryzowani możliwością wspólnej współpracy. To tak sobie przysypiali. Niektórzy śmieją się, że to jest czterech śpiących, y, t, tak jak słynny, słynny, słynny pomnik w Warszawie. Y, y, no dobrze, ale Renata wywołała pana prezydenta, y, który nie chce. Czy są takie sygnały, że nie, nie musi chcieć pójść pisowi na rękę, ale jest sprawa, której pan prezydent na rękę Pisowi poszedł. Zapraszam na kolejną część stanu wyjątkowego. To jest stan wyjątkowy. Renato, prezydent Andrzej Duda, który jest, nie wiem jak formalnie się to nazywa, ale takim mistrzem ceremonii, włodarzem orderu Orła Białego. Najważniejszego odznaczenia cywilnego w Polsce, postanowił przyznać ten wyjątkowy order założycielom i działaczom Komitetu Obrony Robotników Mirosław Hojecki, Piotr Naimski, ale emocje budzi ten trzeci. Antoni Macierewicz. Stało się to akurat, chociaż prezydent szuka odniesienia historycznego do koru, ale stało się to akurat dokładnie wtedy, kiedy Macierewicz znalazł się w ogniu krytyki po um, publikacji reportażu Telewizji TVN24, w którym pokazano, jak manipulował raportami smoleńskimi, tak żeby wykazać, że prezydent Lech Kaczyński zginął w zamachu. Jak to oceniasz ten gest Andrzeja Dudy? Jako skandal. Nie mam żadnych wątpliwości, że Antoni Macierewicz, biorąc pod uwagę nawet jego zasługi w czasach opozycji demokratycznej, jest jednym z największych szkodników, jeśli nie największym szkodnikiem ostatnich lat, jeśli chodzi o rozbicie takiej tkanki społecznej w Polsce. Te teorie zamachowe podzieliły Polaków. Już pomijam fakt, że powinna się zająć tym prokuratura, bo moim zdaniem to jest ewidentna niegospodarność, kiedy 30 milionów wydano na to, żeby szerzyć teorie no dobrze, zupełnie to, to, to oderwane od to, to, to rzeczywistości. Robi? Wiesz, ja mam jedną teorię. Być może to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński chce wysłać Antoniego Macierewicza na emeryturę i tym... Odznaczeniem państwowym, najwyższym odznaczeniem państwowym, po prostu próbuje zamknąć mu usta, bo Macierowicz na tę emeryturę nie chce odejść. No to jest jedyne wytłumaczenie, które przychodzi mi do głowy, bo jaki jest inny powód, żeby nagradzać człowieka, który przez ostatnie lata szerzy kłamstwo? mówi o tym, że trzy osoby przeżyły katastrofę samolotową, no po prostu mówi rzeczy, które jeszcze przed katastrofą smoleńską wydawały się, że w Polsce są nie do wypowiedzenia i że państwo polskie, czy też partia rządząca, bo jeszcze ten raport pod Komisji Smoleńskiej nie ma stempla państwowego, bo przypominam, że nie opublikował go minister obrony narodowej. Być może dlatego, że gdyby przyjąć, że Rosjanie nam zamordowali prezydenta, to chyba powinniśmy... Boże, ale, w, ale Wydaje mi się, że tutaj być może Mariusz... Już nie chce się pod tym podpisywać, a tam nie ma miłości między nim a yy, Antoniem Macierewiczem, ale przenieśmy się znowu do Siedlec na chwilę. Jarosław Kaczyński mówi wprost o zamachu. Posłuchajmy. Ja to dzisiaj powiem jasno i prosto, bo według mnie jest to w 100% udowodnione zamachem Smoleńskim. Zamachem Smoleńskim, proszę Państwa. To oddanie śledztwa, to oddanie możliwości prowadzenia badań na podstawie porozumienia rosyjsko-polskiego z 1993 roku. To zgodzenie się nawet nie na konwencję chicagowską, tylko na protokół 13 do konwencji chicagowskiej, a pewnie tego państwo, przynajmniej w większości, nie wiedzą, że ten protokół zamyka drogę do dalszych działań. Gdyby to była cała konwencja chicagowska, to wtedy można by było się odwoływać do sądów międzynarodowych, a na podstawie protokołu nie można. Już nie mówiąc o tym, że wszystko to, cała ta konwencja chicagowska, protokół jest jej częścią, odnosi się. Do lotnictwa cywilnego. To był w oczywisty sposób samolot wojskowy, więc. A to porozumienie z 1993 roku dotyczyło właśnie samolotów wojskowych. Więc nie chcę tego mhm. rozwijać, nie chcę do tego ciągle wracać, bo według mnie sprawa jest rozwiązana. Teraz tylko trzeba szukać dróg wymiaru sprawiedliwości. Ale to było zachowanie po prostu niebywałe. A jeszcze do tego urządzono potworną kampanię przeciwko. Pamięci tych, którzy zginęli. I to pamięci w gruncie rzeczy wszystkich. Nie tylko mojego świętej pamięci brata, jego żony, bo przecież jak tulipany rozkładano, to był ulubiony kwiat mojej bratowej. To też je zbierano. Zbierano i wrzucano do śmietników z niczem, które się paliły. Oczywiście nie te, które paliły się w pierwszych dniach, bo wtedy udawano żałobę, ale później. Kiedy obchodziliśmy pierwszą rocznicę, mówię tutaj o mm, Prawie i Sprawiedliwości, o naszym klubie parlamentarnym, to przecież tam tam mnóstwo różnego rodzaju wstrętów. Nie dopuszczano, trzeba było wchodzić jakimiś bocznymi drogami i tak i I to było później ciągle. Nie zrobiono sekcji, chociaż jest to bezwzględny nakaz polskiego prawa. Zrobiono je po wielu latach i okazało się, co tam naprawdę było. Kłamano, kłamała. Ówczesna minister zdrowia, pani Kopacz, i tak dalej, i tak dalej. I kłamała w sposób niesłychanie wręcz bezczelny. Kłaniano się Rosjanom. Rosjanom wręcz stwierdzono, że, że ta katastrofa zbliża nasze narody, że oni się tak wspaniale zachowują. I parę słów wyjaśnienia, drodzy państwo. Proszę zwrócić uwagę, jak mówi Kaczyński. Kaczyński mówi: zamach, ale wszystko, co mówi później, o czym zaraz parę słów, to nie jest odwołanie się do raportów Macierewicza Bomba w skrzydle, yy, yy, nie, brzoza nie mogła ściąć skrzydła, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest to są zastrzeżenia proceduralne do sposobu, w jaki rząd w tamtym czasie wybrał w relacjach z Rosjanami, żeby tę katastrofę wyjaśniać. I Jarosław Kaczyński wspomniał o takim porozumieniu z 1993 roku, które jego zdaniem powinno być zastosowane, żeby wyjaśnić tę katastrofę. To było porozumienie w sprawie ruchu samolotów wojskowych i wspólnego wyjaśniania katastrof. Ono było zawarte, ale w związku z wycofywaniem się wojsk rosyjskich z Polski. I problem też polegał na tym, że przez 17 lat nie zostały wypracowane procedury postępowania w razie katastrofy. Więc on dzisiaj mówiąc, trzeba było wybrać inną podstawę prawną. Tak naprawdę abstrahuję od tego, że nie było instrumentarium, żeby to zrobić. Co więcej, no, zakładanie, że jakbyśmy inny instrument prawny wybrali w relacji z Rosjanami, to oni nie wiem, co byliby bardziej otwarci do współpracy, albo przekazaliby nam wrak. No to nie. To znaczy, jeżeli oni łamali czy oszukiwali polski rząd, czy komisję Millera, pracując na bazie konwencji szykagowskiej, o której Jarosław Kaczyński wspomina, to na podstawie tego porozumienia 93 roku dokładnie tak samo by robili. Natomiast tylko parę faktów, ani polski rząd, ani prokuratura nie miały wpływu na to, jaki tryb prawny został wybrany do wyjaśnienia katastrofy. Premier Tusk przyznał po kilku miesiącach od katastrofy, że to Rosjanie wskazali ten 13 załącznik do konwencji szikagowskiej, a polska strona przyjęła to do wiadomości zresztą ustnie. I Kaczyński ma rację, że to pole był samolotem wojskowym i ta konwencja cywilna nie powinna mieć zastosowania. I to rozwiązanie umożliwiało Rosjanom przejęcie kontroli nad przygotowaniem raportu dotyczącego katastrofy. I taki był ten raport MAC, który obciąża polskich pilotów. Natomiast no nie można powiedzieć, że. Że blokowało to pracę polskiej prokuratury, bo tak nie było. Nie blokowało to też prac polskiej komisji Millera. I a teza w ogóle, że na przykład, że Rosjanie nie zwracają nam wraku, bo popełniliśmy błąd decydując się na konwencję no jest po prostu całkowicie fałszywa, dlatego że tej komisji nie podtrzymuje. Ten mak nieszczęsny, który przygotował raport, tylko przytrzymuje rosyjska prokuratura i tutaj formalna droga, jaką wzięliśmy do wyjaśnienia katastrofy, nie ma kompletnie znaczenia. Natomiast zwracam uwagę na to, Kaczyński atakuje rząd nie za kwestię był zamach, nie powołując się wprost do tego, co mówi Macierewicz, tylko krytykuje za to, co było później. No ale to przecież nie ma żadnego wpływu, nawet jeżeli rząd Tuska popełnił błędy, albo Rosjanie nas oszukali, no to przecież nie wpływa na to, jak wyglądała katastrofa. No więc to, to mnie zastanawia, że prezes Kaczyński yy, na ten temat nie mówi. Natomiast, wiesz co, ja mam, jeśli chodzi o prezydenta, to ja mam takie yy, przekonanie, że prezydent w sprawie Smoleńska dokładnie myśli tak, jak Antoni Macierewicz. Prezydent był wtedy ministrem u Lecha Kaczyńskiego i wszystkie jego wypowiedzi właściwie od 2010 roku wskazują na to, że Andrzej Udol po prostu tak uważa, że on uważa, że w Smoleńsku doszło do zamachu, więc chociaż powołuje się na działalność Macierewicza w opozycji antykomunistycznej, to tak naprawdę daje mu medal także za to, co Macierewicz zrobił w sprawie Smoleńska. Ale zwróć uwagę na to, że prokuratura pisowska, czy prokuratura Ziobrowa, nie przyjmuje tej teorii zamachowej. Śledztwo znowu y, ciągnie się. Maciere, już... się nawet im materiałów nie dał w właśnie, tej sprawie. Oni nie korzystają w ogóle z materiałów tej podkomisji, śledztwo trwa od lat i nie ma takich ustaleń, więc Błaszczak nie przyjmuje tego raportu podkomisji. Y, prokuratura pisowska też nie. Y, więc być może jest tak, jak mówisz, że prezydent y, rozmawiałam na pewno część jego współpracowników, dzisiaj bardzo wpływowych. Uważa, że zamach jest niewykluczony. Rozmawiałam nawet z jednym ministrów, z ministrów prezydenckich jakiś czas temu, i, no i zeszło właśnie na te teorie zamachowe. I ja go zapytałam, czy on wierzy w ten zamach. To już było po wybuchu wojny w Ukrainie, i on z, z, z taką bardzo poważną twarzą. Powiedział to, co właściwie Jarosław Kaczyński dzisiaj mówi, że skoro, czy próbuje powiedzieć, że skoro Putin zabił tylu ludzi niewinnych, właściwie dopuszcza się ludobójstwa, to dlaczego nie mógł zabić Lecha Kaczyńskiego, polskiego prezydenta? Ale jeżeli, drodzy Państwo, Kaczyński wypomina rządowi to, co robił po katastrofie, że budował jakąś taką atmosferę, że katastrofa zbliża narody, no dobrze, panie prezesie, no to. Przypomnijmy Pańskie wystąpienie już po katastrofie w Smoleńsku. Panie i Panowie Przyjaciele, Rosjanie, dziś 9 maja 2010 roku. Na Platu Czerwonym miał stać mój ukochany brat, prezydent Polski Lech Kaczyński. Wiem, o czym by myślał, patrząc z dumą na defilujących polskich żołnierzy. Myślałby o milionach żołnierzy. Milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką Trzecią Rzeszą. Ale myślałby także o Katyniu. Myślałby o zbrodni, która 70 lat temu tak bardzo podzieliła nasze narody. Wiem, że w ziemi rosyjskiej leżą miliony ofiar stalinowskiego terroru. Rosjan, przedstawicieli innych narodów. Wiem, że stalinizm i ostateczne rozliczenie stalinizmu jest problemem obydwu naszych narodów. I wiem jednocześnie, że nowe można budować tylko w oparciu o prawdę, że musimy tą prawdę poznać nawet wtedy, jeżeli jest ona bardzo bolesna. Polacy pamiętają ciosy i kule. Zbrodniarzy z NKWD. Ale pamiętają także, że w tym strasznym czasie od bardzo wielu Rosjan spotykała ich pomoc. Pamiętają, że wielu Rosjan potrafiło podzielić się tym, co mieli, choć mieli bardzo, bardzo niewiele. Ja sam wiem, że mój dziadek Aleksander Kaczyński usłyszał od Rosjanina, Aleksandrze Piotrowiczu biegicie i dzięki temu uratował moją babkę, mojego ojca i siebie. 10 kwietnia tego roku doszło do wielkiej tragedii. Odruch współczucia i sympatii milionów Rosjan został przez Polaków dostrzeżony. Został dostrzeżony i doceniony. Dziękujemy za każdą łzę, za każdy zapalony znicz, za każde wzruszające słowo. Są w historii takie momenty, które potrafią zmienić wszystko. Które potrafią zmienić bieg historii. Mam nadzieję. I taką nadzieję ma także miliony Polaków, w tym także i ci, którzy popierali Lecha Kaczyńskiego, że taki moment nadchodzi, że dojdzie do tej wielkiej, potrzebnej zmiany dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Mnie tylko jedno Renato dziwi, jeżeli chodzi o prezydenta, że prezydent ma swoje przygody z Antonim Macierewiczem, bo chociaż dzisiaj prezydent także w wypowiedziach publicznych um, chwali podkomisję Antoniego Macierewicza już po materiale TVN-u, dlatego powtarzam, mnie, mnie nie dziwi ten order, bo po prostu Luda tak uważa. Natomiast... Ale no, może on go odznaczył tak. za to, że Antoni Macierewicz tuż po katastrofie po prostu uciekł ze Smoleńska. Wyjechał. Wyjechał strategicznie, ale przypomnij mi prezydentowi, co prezydent mówił. To był chyba rok 2017. Antoni Macierewicz był wtedy numerem dwa w Polsce, był ważniejszy od Andrzeja Dudy. Trwała wojna między nimi. Pan prezydent, bardzo proszę. Panie, prezydencie, co z panem Antonim? Wygadacie się jakoś proszę. panowie? Nie, przepraszam, sobie powiedzieć, sobie nie pytać. A nie. A nie. A nie. Jak, będzie, jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubockie metody, jak platforma stosowała wobec niego. To będzie To nie będzie dominacji. Drodzy państwo, to była taka sytuacja, że Duda, będąc prezydentem, chciał mieć wpływ na armię, a nikt nie może mieć wpływu na armię, jeżeli Macierowicz jest ministrem. Więc Duda miał w, w swoim biurze bezpieczeństwa narodowego generała. Jarosława Kraszewskiego, który miał w jego imieniu kontrolować sytuację w armii. A ponieważ Kraszewski był dobrze usytuowanym też towarzysko generałem, to miał bardzo dużo informacji niekorzystnych dla Macierewicza. Więc co Macierewicz zrobił? Cofnął mu certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Służba kontrwywiadu wojskowego, kierowana przez Piotra Bączka, człowieka Antoniego Macierewicza, zabrała generałowi certyfikat. W związku z tym nie miał dostępu do informacji, do tajemnic natowskich i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie... Gazeta Polska, kochająca Macierewicza, zaczęła Dudzie lustrować jeden po drugim w wojskowych archiwach ludzi z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A ten służył w Ludowym Wojsku Polskim, a ten coś w stanie wojennym. I wtedy właśnie Andrzej Duda powiedział o tych ubeckich metodach Macierewicza, ale sam przez, nie wiem, rok, dwa w ogóle nie ma mu generałów. Brakowało generałów w armii, bo Duda mszcząc się za to, że... Blokuje certyfikat Kraszewskiemu, że mu lustruje współpracowników, nie powoływał Macierowiczowi generałów. I dzisiaj ten człowiek, który zdaniem prezydenta stosował takie ubezkie metody jak Platforma Obywatelska, dostaje najważniejszy polski order. Ale wiesz, właśnie to, co powiedziałeś teraz, to jak przypomniałeś tę historię relacji Dudy i Macierowicza, to mnie skłania do tego, że to jednak nie była inicjatywa Andrzeja Dudy. Że on został do tego nakłoniony, bo być może właśnie w ten sposób chcą podziękować Antoniemu Macierewiczowi i odesłać go na emeryturę, żeby już w najbliższej kampanii parlamentarnej nie był obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. On i jego podkomisja Smoleńska oraz jej teorie zamachowe. To właśnie zastanawiam się, czy, czy, czy moja rodzina w Piotrkowie będzie smutna, czy odetchnie z ulgą, bo Antoni Macierewicz kiedy go ta szamanka Janina Goz z tej łodzi, mu tam podała ziółka odpowiednie. To wiesz, tworzył sobie takie mikrosięstwo w Piotrkowie i tam też wszystkich na dzień dobry wyciął. Więc drodzy Piotrkowianie, Renata ma dla Was być może nie najlepszą informację, że Waszemu to jest lider w ogóle wyborów w Piotrkowie, Waszemu liderowi coś zagraża. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Drodzy Państwo, to był stan wyjątkowy. Ziobro lożka. Renata Grobowa. I Andrzej Duda. Było nam... Nie Andrzej Stankiewicz. Nie, jeszcze drodzy Państwo, nie jestem prezydentem. Nie grozi mi to. Mam nadzieję. <noise> Oczywiście Andrzej Stankiewicz. I nie mam orła białego i mówię to bez cienia, kwinę. Zapraszamy za tydzień. To idea harcerska, to idea niepodległości, to wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi. Takiej odwagi. Jaka dzisiaj jest niezbędna dla prawdy o zbrodni Smoleńskiej, dla obrony tej prawdy, która dla Polski jest niesłychanie ważna, bo państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma niepodległości. Dlatego też dziękuję panu prezydentowi, panu prezesowi, panu premierowi, panu ministrom, wszystkim państwu, bo przecież ta formacja harcerska, która wtedy założyła Komitet Obrony Robotników, później, później podjęła realizację uchwały o lustracji. To ta formacja, to ta formacja później rozwiązała sowieckie wojskowe służby informacyjne. To ta formacja właśnie później Rozpoczęła to tylko dzięki jej pomocy. Powstała Komisja Badania Zbrodni Smoleńskiej. I bardzo dziękuję wszystkim członkom tej komisji, którzy odważnie, mimo ataków, mimo próby ich zniszczenia, doprowadzili do tego, że raport o prawdzie smoleńskiej, o zbrodni smoleńskiej został opublikowany. Jest wśród nas obecny pan. Profesor Kazimierz Nowaczyk, reprezentujący Komisję, Panie Profesorze, na pana ręce składam najserdeczniejsze podziękowania. Panie prezydencie dziękuję za ten niezwykły zaszczyt dla tych, którzy działają na rzecz niepodległości, bo to pokazuje dzisiejszej młodzieży, jakie wartości i jakie działania należy podejmować wtedy, gdy Polska jest zagrożona. A dzisiaj jest ona zagrożona najbardziej i utrzymanie niepodległości jest najważniejszym działaniem, które wszystkich nas musi łączyć i tworzyć jedność narodu wokół rządu i państwa polskiego. To był stan wyjątkowy. Podcast tworzony przez Onet Audio.